kolejnym wieczorze krakowskiego klubu wtorkowego, po długiej przerwie. Wreszcie mam możliwość usadzenia Adama Kalitę i zadania mu tendencyjnych pytań. Ale zanim to nastąpi, to dwa ogłoszenia, jedno długie, mianowicie w hołdzie patronowi Solidarności, błogosławionemu Jerzemu Popiełuszce, Solidarność Małopolska zaprasza na modlitwę na mszę świętą za ojczyznę o rychłą kanonizację księdza Jerzego, aby Polacy wybrali włodarzy Rzeczpospolitej szanujących Boga, ojczyznę Polskę i dekalog rodziny chrześcijańskiej. To się będzie odbywało w Krakowie. Spotkania modlitewne kolejne 6 listopada w Mistrzejowicach. To jest 6 listopada, czwartek, godzina 18. Osiedla Oficerskie 9 listopada, niedziela, godzina 18. Parafia Miłosierdzia Bożego. Skałka 11 listopada, godzina 19. Osiedle Szklane Domy w Nowej Hucie, 23 listopada, niedziela, godzina 17. I po każdej mszy będzie wykonywana modlitwa śpiewana, oratorium Śmierć za Solidarność błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Kompozycja Wincentego z Krakowa, napisana do słów homilii patrona Solidarności księdza Popiełuszki. Będzie chór, zespół wokalno-instrumentalny Musica Deo et Patria. Także zapraszają organizatorzy, nie wiem kto, bo kartka anonimowa. I drugie ogłoszenie, we czwartek, pojutrze, odbędzie się pogrzeb ostatniego Hubalczyka, Romualda Rodziewicza, siostrzeńca Marii Rodziewiczówny. Zmarł w Londynie, żył prawie 102 lata, bez 3 miesięcy. Mówi tutaj obecny uczestnik, że ostatni żołnierz Rzeczpospolitej. A teraz drugiej RP, tak, drugiej Rzeczpospolitej. Przechodzimy do głównego powodu spotkania się. Mianowicie, no, kampania, jak to w Polsce, zaczyna przybierać na sile. Kampania samorządowa na 10 dni przed wyborami, a na 7 dni, 6 to już naprawdę się zacznie. I wtedy będzie się działo. Ale teraz jest przygrywka. I tu Adam Kalita zapłodnił mnie myślą taką, żeby temat poruszyć, ale nie banalnie, w miarę interesująco. No oczywiście, gdyby sam to potrafił, to by to zrobił. Niemniej jednak mnie też chyba, no państwo ocenicie, czy mi się udało. Pomyślałem sobie, że tak zwany samorządowiec, czyli wójt, burmistrz, prezydent, radny, to jest nowa profesja w Polsce. Nie wiem, jak to się odbywa gdzie indziej, nie miałem możliwości sprawdzenia, ale obserwuję to zjawisko od samego początku, czyli od poczęcia, czyli od ustawy samorządowej w 90 roku, kiedy jako dziennikarz się żywo zajmowałem samorządem krakowskim, jeszcze w czasie krakowskim. I przyszło mi do głowy, żeby postawić takie trzy pod rozwagę naszych gości i państwa, takie trzy elementy tej profesji, które mnie się kojarzą, a być może państwo dodadzą więcej. Mianowicie, zadałem takie pytania. Wójt, burmistrz, prezydent, radny, miejscowy czy zamiejscowy? Obserwuję przypadki, że te funkcje zaczynają być pełnione przez ludzi, którzy przyjeżdżają do pracy. Czyli na przykład szef samorządu nie mieszka w swojej gminie. Przyjeżdża do pracy, odwala pracę, wyjeżdża. Niby wszystko jest dobrze, ale jakoś kłóci się to we mnie z ideą samorządu. Zwłaszcza tą, kiedy ona się rodziła i kiedy właśnie wszystko jakby
zaczynało się od nowa. Druga rzecz, radny zależny czy niezależny? Bo tu są różne odcienie, które niuanse, które należałoby może wychwycić. Mianowicie w skrajnym przypadku zależny to jest partyjny, niezależny bezpartyjny. Ale są jeszcze bezpartyjni partyjni, czyli radny bezpartyjny popierany przez partię. Ja to widzę szczególnie w PiS-ie na prawicy. Nie wiem, czy w Platformie jest tak samo. To też, tak? Czyli wszyscy jakby no, korzystają z takiej formy. I trzeci element tej wyliczanki, mianowicie radny dietetyczny czy zawodowy. Dieta miała służyła PRL-u jako rekompensata za utracone zarobki. Teraz przekształciła się w zasadzie w drugą pensję. Więc jakby wynagrodzenie za pracę, a więc czy należałoby skończyć na przykład albo godzić się na taką dwoistość, że oprócz pensji ma się jeszcze drugą. I właściwie to, ta trójka, te trzy elementy tak pięknie mi się zamknęły, ale no nie mogę sobie darować jeszcze jednej rzeczy, która to zepsuje, ale jest i czwarta, mianowicie wójt, burmistrz, prezydent, radny, to żywotni czy kadencyjny? No mamy ten problem w Krakowie. Bo wydaje się, że mamy prezydenta dożywotniego, a jakie to ma dobre i złe strony? Ciekawe. Więc po tym moim wstępie proponuję zająć się tymi tematami. Nie wiem, czy w takiej kolejności, czy w innej, jak powiedziałem, no, ale może trzymajmy się tego planu. No właśnie, przepraszam bardzo. Nie przedstawiłem gości. Ale na usprawiedliwienie mam to, że wszystkich mam tu zapisanych, więc chciałem to zrobić. Tylko tak się przywiązałem do mojej mowy, że zapomniałem. Czyli nie wiem, nadaje się czy nie nadaje się na radnego, na prezydenta? Nie, nie, nie nadaje się. Nie nadaje się. Więc naszymi gośćmi jest Magdalena Maliszewska, kandydatka na radną w Pilnicy, której drugiej, miejscowa czy zamiejscowa? Miejscowa, ale jak tak trochę w ciąży, trochę nie, czyli nie tak bezpartyjna, ale popierana. A, zupełnie, a to przepraszam, nie jest w ciąży ani trochę. Ryszard Majdzik, miejscowy kandydat na burmistrza z Kabiny. Też trochę w ciąży, czy nie? Nie, bezpartyjny. Bezpartyjny i nie popierany. Miejscowy. No to powiedziałem, że miejscowy. Popierany przez młodzież niepartyjną, Stowarzyszenie Narodowe z Kabiny. Ale nie partię żadną. Nie. I Adam Kalita, to nie wiem, czy tu się też pomylę, kandydat Narodowego Miasta Krakowa, trochę w ciąży, tak? Czyli bezpartyjny, ale popierany przez partię Prawo i Sprawiedliwość. Także teraz już spokojnie chyba wszystko powiedziałem, więc zamilknę i... Aha, no to przedstawimy ich, jak dojdą. Właśnie Grzegorz Surdy. To taki, no, ten przypadek, o którym mówiłem na początku, kandyduje, mieszkaniec Krakowa, kandyduje na wójta Zabierzowa. Czyli będzie przyjeżdżał do pracy i wracał z pracy. Więc zacznie, no niestety, Magda Maliszewska, jako kobieta. Magdalena, może weź mikrofon. Jestem od dwóch kadencji już radną dzielnicy drugiej, Grzegórzki, i właściwie wolałabym się ograniczyć do spraw właśnie rad dzielnic, do problemów rad
dzielnic tej dyskusji, bo te problemy i te sprawy znam dobrze, no bo już druga kadencja się kończy mojego bycia radną dzielnicową. I z tego, co mówił Władek, to rzeczywiście, jeżeli chodzi o rady dzielnic, ja widzę teraz w tej nowej kadencji, która się zacznie po wyborach, no, widzę, że będzie też wielki problem, którego nie wiem, dlaczego nie dostrzeżono, konstruując nowe statuty dzielnic. Bo od niedawna obowiązują nowe statuty dzielnic. Pewnie Państwo o tym nie wiedzą, no bo to mało kto się interesuje takimi bardzo szczegółowymi sprawami. I w tym nowym statucie niestety zniesiono ten obowiązek, który był wcześniej, że radny, kandydat na radnego z danej dzielnicy musi być zameldowany w obrębie tej dzielnicy. Oczywiście on startuje, to są okręgi jednomandatowe, więc ten radny startuje ze swojego okręgu, ale musiał być mieszkańcem danej dzielnicy, musiał być zameldowany w danej dzielnicy. Natomiast teraz ten obowiązek zniesiono. No i niestety ja przypuszczam, że teraz zaczną, znaczy, że już w tych wyborach nadchodzących ci kandydaci, którzy kandydują, którzy będą, później zostaną wybrani, myślę, że to częściowo są ludzie, którzy po prostu się zgłosili, bo chwilowo na przykład tam mieszkają, bo wynajęli tam mieszkanie. A możliwe, że na przykład za pół roku przeprowadzą się gdzie indziej i stracą kontakt ze swoimi wyborcami. Ja uważam, że bardzo ważny jest kontakt z wyborcami i że tamten warunek, który był wcześniej, że trzeba być zameldowanym na terenie tej dzielnicy, z której się kandyduje, był jednak potrzebny. I boję się, że to będą czasem przypadkowi ludzie, to znaczy zniesiono również drugą rzecz, która wcześniej obowiązywała, obowiązek dostarczenia listy 25 podpisów mieszkańców, którzy popierają danego kandydata. W związku z tym teraz, oczywiście 25 podpisów to jest żaden problem, obejść 25 sąsiadów i zebrać 25 podpisów, ale jednak to było jakieś tam utrudnienie, jakiś pierwszy szczebel, gdzie ktoś, kto komu się tego nie chciało zrobić, no to wiedział, że po prostu nie ma czego szukać, nie może kandydować do rady dzielnicy. Natomiast teraz również nie ma tego obowiązku. W związku z tym myślę, że bardzo dużo osób, które się w tej chwili zgłosiły i kandydują do rady dzielnic, to są osoby przypadkowe, które nawet tych 25 podpisów nie musiały zebrać, w związku z tym nawet tego progu najniższego nie musiały przekroczyć. I tu bardzo się obawiam o przyszłość rady dzielnic, ponieważ jeżeli ktoś będzie przypadkowym tym radnym, który tam mieszkał przez chwilę, potem się gdzieś przeprowadził, ale radny nie zna, nie ma kontaktu z tymi ludźmi, bo mieszkał tam krótko i na przykład niewiele osób zna, nie zna problemów danej dzielnicy. Boję się, że to wpłynie na obniżenie poziomu pracy rad dzielnic. I niestety ten nowy statut, zresztą my jako Rada Dzielnicy drugiej wnieśliśmy poprawki, które przywracały ten obowiązek właśnie zameldowania w danej dzielnicy, przywracały te 25 podpisów. Niestety nasze poprawki zostały odrzucone. I tu bardzo mnie to martwi. Czyli to jest miejscowy za miejscowy w wydaniu dzielnicowym. Tak. Ciekawa sprawa, ale trzeba by może uściślić, że decyduje teraz, jak rozumiem, miejsce zamieszkania. Tak, składa się deklaracje, pisze się, gdzie się mieszka, prawda? Nikogo nie interesuje, gdzie ktoś jest zameldowany, tylko on deklaruje, że on mieszka w danej dzielnicy. Tak, natomiast tak przedtem, jak i teraz, chyba nie było też przedtem
obowiązku mieszkania przez całą kadencję. To tylko w momencie... Trzeba było mieszkać na terenie gminy miejskiej. Jeżeli ktoś się wyprowadził z gminy miejskiej Krawków, automatycznie tracił mandat radnego dzielnicowego i wchodził na jego miejsce osoba następna, która miała drugie miejsce wyboru. Czyli rozumiem, twój postulat idzie w tym kierunku, żeby ten radny dzielnicowy mieszkał w dzielnicy. Tak. Tak, czyli tak. Przywiązać go. No, tylko ktoś, kto mieszka w dzielnicy, może zauważyć, że gdzieś tam pod jakimś blokiem jest krzywy chodnik. Ktoś, kto mieszka na drugim końcu Krakowa, nie będzie jeździł specjalnie i przechadzać się po chodnikach, żeby sprawdzić, gdzie jakiś krawężnik się rozsypał. No ale tu mamy znowuż drugi bieg, ale zamiast brać głupa z dzielnicy, możemy mieć znakomitego człowieka spoza dzielnicy, nie? Co lepsze, jest dylemat. Czy otworzyć możliwości, czy je zamknąć? No to otworzono je w tej chwili. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ta kadencja, ta kadencja pokaże, czy to była dobra zmiana. No właśnie, a jak wy uważalibyście, czy właśnie zamknąć, czy otworzyć, jeżeli chodzi o dzielnicę? Krzysiu powiedzieć. Ja powiem tak, bo ja w poprzedniej kadencji nie startowałem do rady dzielnicy i w tej kadencji postanowiłem także kandydować do rady dzielnicy i zrobiłem to z premedytacją, ponieważ wydaje mi się, że Rada Miasta jest trochę oderwana od spraw mieszkańców i w związku z tym no w jakimś wycinku postanowiłem zająć się też sprawami dzielnic. I to po pierwsze. Dodajmy, że za jedną wiedzę tylko, tak? Tak, to nie jest kwestia. Radny miejski nie dostaje diety, jeżeli zostanie... Tak. Więc to odwrotnie. Dzielnicowy nie dostaje, a miejski dostaje. Przepraszam, tak. Więc nie ze względu na dietę, a ze względu na to, że wydaje mi się, że tak jak Magda powiedziała przed chwilą, jest trochę takich problemów w dzielnicach, warto się dobrze przyjrzeć. Ja nie mam takiego problemu, bo urodziłem się w Krakowie i kandyduję do Rady Miasta, a do Rady Dzielnic kandyduję z miejsca, w którym mieszkam. W związku z tym nie ma tu tego... Właśnie, ale jakie masz tu zapatrywania? Znaczy, mnie się wydaje, że to nie jest główny problem, czy ktoś mieszka w tym, czy w innym miejscu. Ja myślę, że problem jest gdzie indziej. Mianowicie poziom rady, to jest podstawowy problem. Ja chcę zauważyć, że w Radzie Miasta, o ile się dobrze orientuję, to prawie połowa radnych nie ma ukończonych wyższych studiów. I to jest bolesne. Pierwsza rada, która powstała w Krakowie, wszyscy członkowie Rady Miasta mieli studia wyższe. To dzisiaj jest taki odwrót i to dla miasta nie jest moim zdaniem dobre. To też nie znaczy oczywiście, że jak ktoś ma studia wyższe, to będzie świetnym radnym, ale jest przynajmniej jakaś szansa. Więc to jest, myślę, że poziom, a nie miejsce. Sens wykształcenia. Znaczy to nie powinien być warunek oczywiście. Grzesiek, chodź, bo widzę, że przyszedł. Tak, zapraszamy kandydata za miejscowego. Kandydat Grzegorz Surdy na burmistrza. Przepraszam, na wójta Zabierzowa. Rodowity krakowianin? Tak. Więc myślę, że te statuty zostały też zmienione dlatego, że nowego roku nie ma obowiązku zameldowania i w związku z tym tu przywiązanie kogoś do miejsca zamieszkania czy zameldowania wydaje się trochę sztuczne. Oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby radnym dzielnicy został ktoś, kto mieszka w Gdańsku. Poza gminą. Zwłaszcza jak gmina jest duża, jak jeżeli mieszka w Krakowie, to oczywiście może
jak mówię, raz poziom radnych jest to warunkiem dosyć istotnym. A wspomniałeś też o kadencyjności, no to ja jestem zdecydowanym zwolennikiem kadencyjności tak władzy wykonawczej, jak i ustawodawczej. W związku z tym jestem przekonany o tym, że i prezydenci, i wójtowie, burmistrzowie powinny mieć maksimum te dwie kadencje. Nie widzę żadnego powodu, żeby to był zawód dożywotni. Tak dla prezydenta, jak i dla radnych. No, tutaj... Ustawodawca nie wie gdzieś, dlaczego tak zrobił, tym bardziej, że prezydent Rzeczpospolitej jest wybrany na dwie kadencje, ale pięcioletnie oczywiście, zgadza się. Natomiast moim zdaniem jest oczywiście do dyskusji, czy w dwóch kadencjach prezydent miasta może zrealizować swoją wizję, prawda, rozwoju miasta. Ale myślę, że no, trzy kadencje to jest góra i koniec. Dlatego, że może to nie dotyczy wielkich miast, ale w takim stopniu jak mniejsze gminy, gdzie tak naprawdę powstaje koteria, która może rządzić dożywotnie. W Krakowie oczywiście mamy ten problem i nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego ustawodawca to tak wymyślił. Moim zdaniem to błąd. No może pójdźmy tym tropem, bo tu chciałem przedstawić jakby drugą stronę medalu. Zauważ, że jakbyś nie lubił obecnego prezydenta Krakowa, wybiera go naród. Czyli ustawodawca być może pomyślał, że w tym względzie właśnie ten samorząd, najniższy szczebel, będzie miał taki walor, że ludzie akceptowani, no nie chcę powiedzieć lubiani, akceptowani czy doceniani, mogą bez ograniczeń. Bo dopóki mamy wybory niesfałszowane, wolne, to w zasadzie czego się czepiać? Ale ja już o tym wspominałem. Prezydent Rzeczpospolitej jest wybierany na dwie kadencje w wyborach powszechnych. Ale to inny szczebel jest. Ale no i co z tego? No, nie, z tego, nie, widzę tu, nie widzę tu żadnego problemu, żeby prezydent miasta był na dwie czy trzy kadencje. No, oczywiście to jest kwestia poglądów. Jednakże są te dwie strony medalu. Ja mam troszkę teraz łatwiej, bo już dwie osoby tu mówisz o Magdalena i Jadaś, więc ja jestem za tym, że taka zamówił dwie kadencje, dwukadencyjność. A dlaczego? Ale cztery lata. Znaczy ja mam troszkę łatwiej, bo teraz jest gmina, to teraz atuje nam burmistrza. A to jest taka kwestia, że wreszcie trzeba się otrząsnąć i przerwać te układy. Przerwać układy, które zaistniały po 1989 roku. To musi być przerwane. Jeżeli tego chcemy, musi zmienić ustawodawstwo, aby ludzie mogli poczuć, że w ciągu dwóch kadencji tych układów się nie stworzy takich, jak do tej pory. To musimy stanowczo powiedzieć. Jeżeli tego nie zrobimy, to układy będą trwały i będą się jeszcze poszerzały. Widzimy, że jest coraz gorzej, prawda? Że ludzie się nie liczą. Że wyborcy są po to, aby tylko zagłosowali i wybrali prezydenta czy radnego. I później ci wybrani nie służą wyborcom, tylko to są odwrotności, żeby wyborcy im służyli. To trzeba zmienić. Nie tylko trzeba te zmiany muszą nastąpić. Te zmiany będą, one idą, bo ja widzę, że naród mądrzeje. Tylko ma wybierać mądrze. Ale musimy im dać alternatywy, dlatego tu była właśnie niezależność, prawda, czy tak to nazwałeś, pociąża, nie ciąża, prawda. Ja nie lubię takich rzeczy, pociąże czy nie ciąży. Na przykład tak samo nie lubię, żeby startowali ludzie z zewnątrz, nieznani w danym okręgu wyborczym. Dlaczego mają tacy startować? Ja się śledzę wykształceniem, ale czasem ludzie mają inteligencję wrodzoną. Mogą być bardzo mądrzy ludzie, bo ja znam po studiach, a matury i tumany i bez inteligencji. Także tutaj też zwracajmy na to uwagę. To ma być osoba, która będzie godnie reprezentowała swój naród, swoich wyborców na tym terenie. To ma być taka osoba. Jeżeli ona będzie uczciwa, pamiętajcie, najważniejsza jest uczciwość. Jeżeli ta osoba będzie uczciwa, będzie uczciwie realizować swój program, który obiecała wyborcom, to będzie dobrze. To będzie lepiej w Polsce, bo musimy zacząć budować
wszystko od fundamentów. Do tej pory wszystkie partie, wszystko zaczęło być budowane od dachu. Fundament jest bardzo kiepsiutki. Tylko, przypomnę ci słowo, bardzo się z tym zgadzam, to jest bardzo słuszne i mądre. Problem jest z narodem. Jeżeli narodowi się podoba matacz, no, ale miły, no to co? No, decyduje kartka wyborcza. Tak, tak, nie ma, to jest wyrok. Nie powiedzcie, tak wygląda, ponieważ ta kartka wyborcza, ale weźmy sobie, ja bym tu musiał troszkę historii, bo na historii. Na swojej tożsamości, i prawdziwej historii budujemy naszą przyszłość. Nie ma niczoś, na czymś trzeba budować, prawda? Więc co by się podziało? Właśnie po komunistole, kto sprowadził apatię w społeczeństwie, komu zależy na tym, żeby ludzie nie chodzili do wyborów? Bo jak ludzie pójdą, to zmienią wszystkich, pamiętajmy. Zmienią, bo chcą mieć lepszej Polski. Chcą mieć Polski bez zadłużenia. Chcą Polskę mieć taką, którą sobie wymarzyli, którą obiecywano. I nic z tego nie wyszło. Zrobiono odwrotność. Ja mówię może troszkę na słowo, ale zobaczmy. Zależy od karty. Tylko komu zależy na tym tak naprawdę, żeby ludzie szli do wyborów? Tu Macia powiedziała, zmienia się statuty ziemi. U nas się nawet to zmieniało komisje obwodowe. Gdzie indziej się głosuje niż przedtem, czyli ludzie starsi. Idą do wyborów, nagle się okazuje, wchodzi do komisji, to nie tutaj, to gdzieś tam. Ta starsza osoba nie pójdzie. Zobaczcie się, cały czas się robi wszystko, żeby nie było czynnego udziału naszego społeczeństwa, naszego narodu w życiu aktywnym, społecznym. Aktywności. Zlikwidowało się społeczeństwo obywatelskie. Na tym to polega. To jest cały czas gra. Gra nie dla narodu, tylko przeciwko narodowi. Wszystko się sprzedaje. Wszystko. My zobaczmy, jak młodzież ucieka. To mówię, to są szerokie tematy. Wreszcie musimy zacząć dbać o własne podwórka. Jeżeli fundament będzie czysty, przejrzysty, jak mówię podwórko w Krakowie, większe. Zadbamy o to i pójdziemy do wyborów. Zawsze o to apeluję, żebyśmy szli do wyborów, przełamać tą pasję niczości, obojętności. Jeżeli pójdziemy do wyborów, to ta kartka będzie miała faktycznie swoją wartość. Bo tak to wyglądają tylko ci, których rodziny są już od 90 roku ustawione. Ci idą, bo ci wiedzą, po co idą. To rozumiemy? Powinni iść i trzeba wszystko robić. To jest nasz cel i zadanie. Dlatego startuję jako niezależny, żeby zachęcić niezależnych, a wszystkim młodzież polską, do tego, aby wzięła udział w wyborach. Aby wzięła odpowiedzialność i stała się obywatelska, że będzie w Polsce lepiej. I musi być. To jest tak. I tylko tu jest jedno brutalne pytanie. Czy głupi naród to kupi? Ale przechodzę do Spóźniańskiego. Jeszcze w przypadku powiedzieć jedno. Nie możemy ubliżać narodowi. No, nie powinno się. To był żart. Nasza Polska? No nie ma, w narodu nie ma żartu. Kamery mówię, że to był żart. Ale w narodu nie ma żartu. Może brutalny, naród, ale... Naród przez to, co przeszedł. 50 lat komu. Tak. I przeszedł po kongu stole postkomunistu, która się dogadała w tym świadomym dywaniku. Dlatego tak Polska wygląda. Daj powiedzieć. Proszę nie używać takich nazw, bo naród to jest taki człowiek. Nasz naród jest bohaterski, przepiękny. Tylko cały czas rządzą mi nie Polacy. Ja użyłem słów pewnego posła. Tutaj nie wiem, czy wszyscy chwycili aluzję, ale tak się mówi w Sejmie między innymi. Grzegorz Surdy spóźnił się, bo miał spotkanie wyborcze, co widać po krawacie. Krawat do telewizji, niebieski, koszula, wszystko jak trzeba. Grześku, powiedz mi, dlaczego szukasz sobie pracy w Zabierzowie? I to jeszcze, no, posada trudna do zdobycia, bo kto cię tam zna w ogóle? Jak to sobie wyobrażasz? A po drugie, jakbyś spojrzał na siebie oczami twoich wrogów z Zabierzowa, mianowicie jak nie jest możliwe, czy to jest możliwe, żeby dobrze pełnić taką funkcję, nie mieszkając w swojej gminie? Dobry wieczór Państwu. Przepraszam najmocniej za spóźnienie. Tu kolega wytłumaczył mnie, że miałem spotkanie. Rzeczywiście koalicja trochę z mojego powodu, ponieważ mówiono mi spotkania. Ja mnie poinformowałem o klubie wtorkowym i nałożyły się te dwa spotkania, ale cieszę się, że jestem w tak zacnym gronie. A teraz do pytania. Znaczy, dlaczego? Podobno przyzwyczajenie drugą naturą człowieka i to jest jakby pierwsza rzecz. Ja w życie polityczne przebyłem
80 roku i od tego momentu jakoś nie udało mi się wyjść. Były oczywiście okresy mniejszej aktywności, większej aktywności, bo cały czas coś mnie uciska. Po drugie, lubię wyzwania. Po trzecie, uważam, że jeżeli oczekujemy zmian, to musimy sami inicjować te zmiany. Jeżeli mamy pomysł na to, jak powinna wyglądać Rzeczpospolita, ta mała nasza ojczyzna, to powinniśmy to przekazywać, powinniśmy dawać przykład, powodować innymi. Ja oczywiście jestem, to co na wstępie zostało powiedziane, jestem krakowianinem z urodzenia, ale też człowiekiem, który identyfikuje się silnie z regionem i tym dużym, taką Małopolską, jak jest tą mniejszą ojczyzną, powiedzmy z tym mikroregionem. Od liceum właściwie urzekły mnie skałki podkrakowskie, Dolin Gdańska, Olchowicka, Karmelicka. To wszystko było tym, co zawsze nasycało mnie pewną taką dumą, a zarazem energią. Pamiętam, jeszcze byłem licealistą, 16-17-latkiem, jeździliśmy właściwie pół klasą. No i do dzisiaj to tkwi mi się. Podobnie, ponieważ właściwie moja droga zawodowa jakby była efektem tych moich wyborów politycznych 80 roku. 80 roku, który kształtował moją dojrzałość obywatelską. I początkowo był to protest przeciwko złu, które widziałem, którego jakoś tam doświadczałem, więc protest przeciwko komuny. A potem była to również realizacja jakby pewnej wizji, tych, nie wiem, spotkań z różnymi ludźmi, lektur, które człowiek przeczytał. Potem już, zresztą później, w latach 90. konsekwencją były moje studia związane tam z administracją, jak również praca, wyzwania. Podobno nie wkracza się dwa razy do tej samej rzeki, ja po raz kolejny wkraczam do tej samej rzeki. W początku lat 2000 zajmowałem się gminą i miałem taki projekt, który się wydawało, jako sobie roboczo nazywałem Szklany Dolny. Myślałem, że skoro Rzeczpospolita psuje się i miałem do siebie trochę pretensje o to, że po 90 roku jakby wycofałem się częściowo, bardziej byłem najemnikiem niż tym, który pewną wizję, pewien model wypracowany próbuje realizować. Uznałem, że skoro nie da się naprawić od góry, bo jest, nie wiem, takie ciążenie, bo tacy ludzie, to może da się to zrealizować na zasadzie mniejszego NF-u. I też wtedy oczywiście trochę naiwnie myślałem, że są miejsca zapomniane przez Pana Boga, które no, nie rozwijają się, czy tkwią w pewnym marazmie. Być może, że one w danym momencie są jakoś tam zapomniane przez Pana Boga, ale tam nie przez ludzi, okazuje się, że ręce, a często niewidzialne ręce, ale nie niewidzialne rynku, tylko widzialne ręce i tak mają jakby swoje zamierzenia. I ścierałem się przez zmała 4 lata w powiecie krakowskim, w gminie Czerników. I część rzeczy udało nam się, część rzeczy nie udało nam się, ale też doświadczenie... Przepraszam, ścierałeś się w jakiej funkcji? Byłem pełnomocnikiem gmina, czyli ja bym podobał. Ale nie było to na swoje urzędnikiem gminnym. Urzędnikiem, tak, dokładnie tak. Więc wtedy też miałem okazję poza teorią, poza tym doświadczyć, poznać funkcjonowanie samorządu. W jakich latach to było? Po 2002-2006. Miałem okazję poznać, więc jakby wyciągnąłem też pewne wnioski. Ale jedna nauka, jaką pokazałem, że jeżeli chcesz rzeczywiście coś zmienić, czy doświadczyć, to musisz mieć jak największy wpływ na to, co chcesz realizować. I jak tylko dostałem, zresztą parę lat temu, dokładnie 4 lata temu, dostałem propozycję też zresztą z tej samej gminy, bo ja pomagałem tej gminie, byłem z Czernichowie, więc pomagałem Zabierzowowi w pewnym działaniu, czy w koncepcjach rozwojowych. Ale ponieważ w 2010, stawiając się dalej tymi swoimi kolejami życia, zdecydowałem się startować do gminy krakowskiej, na Radek, to nasze pizza, to pamięta, że tam jest wspólne, ale wtedy jakby troszeczkę nam też przeszkodziły wydarzenia, które
Nie wiem zresztą, czy miały wpływ na to, że mnie akurat Adamowi udało się, nie udało się wtedy zostać, wyjechaliśmy. Zresztą nie żałuję oczywiście tego do Smoleńska, pamiętasz, z tablicą i z krzyżem. Ale ponieważ byłem zdecydowany na kandydat, wracam teraz do tej propozycji Zawierzowskiej. Byłem już zdecydowany kandydować do Rady Miasta Krakowa, więc wtedy nie podjąłem się. W sytuacji, gdy otrzymałem tą propozycję w tym roku, parę miesięcy temu, po pewnych przemyśleniach, ale dość krótkich, szybkich, zdecydowałem się, że owszem, spróbuję podjąć się, licząc na to, bo to jak była też deklaracja środowisk, które zaproponowały kandydowanie, że zgoda, będę się zbliżał. Jest to oczywiście trudne wyzwanie, bo jest tam urzędująca wójt. Dzisiaj oficjalnie nie z Platformy, ale generalnie obywatelstwo Platformy. A przypomnę, że Zawierzów to jest taka właściwie wyspa na tej mapie wokół Krakowa, przylegająca się do Krakowa, której Platforma zazwyczaj wygrywała i wygrywa. Nawet w wyborach teraz do Europarlamentu minimalnie, ale wygrała nad PiS-em. Więc jest to duże wyzwanie, zwłaszcza że przewaga urzędującego wójta, burmistrza czy prezydenta zawsze jest nad aspirantami znaczna, więc ale po raz trzeci, dwa razy już była i tu zgadzam się nie dlatego, że akurat ona jest już dwie kadencje, ale dlatego, że ta zasada, o której mówili moi przedmówcy, dwóch kadencji chyba nie wzięła się z tego, że ludzie zwariowali, tylko dlatego, że są pewne doświadczenia. Po pierwsze, no osoba, która tkwi na tym samym stanowisku, już po pewnym czasie następuje zmęczenie materiału i już nie ma tej energii. Po drugie, niewątpliwie istnieje znaczna pokusa do stworzenia pewnej sitwy, pewnych mechanizmów, o których mówił tu Ryszard, że to jakby jest trochę w sposób naturalny, nawet jak ta osoba sama nie inicjuje tworzenia takiej sitwy, to po pewnym czasie jakby oswaja się i nie ma żadnego parcia po to, żeby powiedzmy przerywać pewne rzeczy, już nie dostrzega, bo widzi to nic. Więc chyba ta dwukadencyjność rzeczywiście jest przy pewnych słabościach jednak jedynym rozwiązaniem, które mówię, reguluje to w sposób taki naturalny, załatwia pokusę. To też powoduje, że człowiek, jeżeli podejmuje się tego wyzwania, to dwie kadencje, dużo i niedużo, pozwalają przy pełnym zaangażowaniu rzeczywiście dużo zrealizować, czyli to, z czym się przyszło, jakieś miało pomysły, 8 lat, tak trwają te kadencje w samorządzie, to jest okres czasu, który rzeczywiście pozwala nawet te długofalowe zamierzenia realizować. Ale z twojej wypowiedzi wynika, że jakby kandydowanie z innej gminy jest jakby zupełnie nieistotnym elementem tego stanowiska, które znaczy nie, zamierzasz zająć. Może wyjaśnię jakby dwie rzeczy. Mówimy o dwóch rodzajach władzy. Mówimy o władzy ustawodawczej czy uchwałodawczej, mówimy o władzy wykonawczej. O ile władza uchwałodawcza czy ustawodawcza powinna być z definicji związana, bo ona jakby w znacznym stopniu decyduje o kierunkach rozwoju, decyduje o tych sprawach mieszkańców, to władza wykonawcza, jak się wskazuje, jest władzą podrzędną. Ona ma sprawić, czyli są to pewnego rodzaju, tu akurat mam siebie za profesjonalistę, zawodowca, ma realizować wytyczone cele, sprawnie, bo to, co dzisiaj doskwiera gminie Zawierzchu, nie chcę Państwa zanudzać szczegółami matematycznymi, ale przede wszystkim jest tym, iż gmina, która ma niewątpliwie wielki potencjał, niewątpliwie jak na tego typu gminę duży, czyli jest to potencjalnie bogata gmina, ona ma po pierwsze, gmina budżet ma ponad 80-milionowy, czyli na gminę 20-parotysięczną, 24 700, to jest naprawdę niezły budżet. Co ze wszystko? No tak, ale to lotnisko to tak naprawdę daje 1 000 000 zł, bo kuriozalność polega na tym, że lotnisko, które byłoby rzeczywiście wielkim potencjałem, czy jest wielkim potencjałem dla gminy, płaci 1 000 000 zł tylko i wyłącznie od wielopoziomowego parkingu. Od całej sieci handlowej i tak dalej, która tam też również się znajduje, z którego lotnisko czerpie korzyści, gmina nie ma ani złotówki. To jest kuriozalną oczywiście sytuacją i tak nie powinno być. Ja już nie mówię o drobiazgu, że zazwyczaj uciążliwy partner jakiegoś tam podmiotu samorządowego okupuje się, próbuje zdobyć tą przychylność. Jeżeli czymś tam szkodzi, to przynajmniej stara się zrekompensować mieszkańcom.
rewitalizacji terenów, czegoś, czy tak jak jest w Bełchatowie i wielu, wielu miejscach. Tutaj akurat nie ma, bo nie ma po prostu. Ale trzymajmy się wątku, bo człowiek, który ma być wykonawcy. Stawiasz kryterium władzy ustawodawczej, wykonawczej. Ale no jest to trochę. Ale wójt szczególnie, no ten najniższy szczebel, no ma jakiś status gospodarza tego miejsca. I wydaje się, że tego elementu w ogóle jakby nie uwzględniasz, może nawet nie jakby, tylko w ogóle nie uwzględniasz, przeciwstawiając mu pozycję menedżera. Czyli gmina powinna sobie wybrać, czy może, czy powinna, może wybrać sobie też menedżera, niekoniecznie gospodarza. No mówię tu tak, bo nie gospodarzu, dokładnie tak gospodarzu, czyli właśnie menedżerze, ja tak to postrzegam. Przy czym ważną rzeczą jest co innego. Gmina taka jak Zawierzów ma 23 sołectwa. I teraz pytanie, czy człowiek akurat, bo nie można mieszkać w 23 sołectwach, mieszka się w jednym tym sołectwie. Pytanie, czy bliższa ciału koszula, czyli jeżeli ktoś mieszka w Zawierzowie, nie będzie starał się skupić, nie będzie starał się skupić tych możliwości, które ma, po to, żeby zrobić dobrze za przeproszeniem swoim sąsiadom, czy sobie nawet. Przecież często były sytuacje takie, że za przeproszeniem chodnik robiono właśnie do wójta, czy do burmistrza, czy do kogoś tam, Jan Kawałka dalej, w pierwszej kolejności, no bo miał na to wpływ. Człowiek z zewnątrz, jemu jest właściwie obojętne, czy zrobi za przeproszeniem tu, czy tu. Raczej stara się wtedy patrzeć przez pryzmat rzeczywiście dobra wspólnego i tych rozwiązań najbardziej optymalnych. Dobremu realizowaniu raczej służy nie tyle mieszkanie tam, ile bycie z tymi ludźmi. Dobra komunikacja. W dzisiejszych czasach poza oczywiście tą bezpośrednią komunikacją, czyli spotkaniami, to na wsiach ma miejsce poprzez spotkania wiejskie. Oczywiście służą te zdobycze techniki, jak internet, czy różne inne formy. To, co czemu doskwiera dzisiaj, jaką jest, co jest słabością. I ona się objawia w tym, że zaangażowanie ludzi, nie mówię nawet o tym akcie wyborczym, bo on jeszcze w Małopolsce nie jest taki zły, bo to jest około 50%. Ta gmina, o której mówi moja gmina, czyli Zawierzów, ma nawet stosunkowo wysoką, bo to jest ponad 50% wysoką, jak na warunki polskie. Ale jeżeli już przejdziemy niżej, do poziomu, powiedzmy, sołectwa, to w wiosce, a bywałem, byłem na 80% spotkań wiejskich, jeszcze przed właśnie kampanią, na 800-1000 osobową społeczność, na spotkania wiejskie przychodzi po 12-15 osób. Ta demokracja bezpośrednia pokazuje swoją słabość. Nie jest to spowodowane tym, że ludzie zwariowali, czy nie wiem, są niechętni, albo ktoś ich tam mówi, tylko tym, że ich wpływ na tą rzeczywistość, na to, co ich otacza, na kształtowanie tej rzeczywistości jest znikomy. A to między innymi poprzez to, że decyzje, jakie podejmują w gminie, która ma 80 milionów złotych budżetu, ponad 80 milionów budżetu, w takim sołectwie decydują o 30 tysiącach. To, co rzeczywiście jest im potrzebne i tak dalej. Bo reszta decyduje, powiedzmy, tam ważny urzędnik w stolicy gminy. Więc Grześku, zakończmy może ten wątek. Ja mam takie podsumowanie, że zasiałeś coś w tym Czernichowie, bo obecny wójt gminy Czernichów kupił sobie mieszkanie w Krakowie i mieszka w Krakowie. Także chociaż jest rodowitym, tam pochodzi z Wołowic. Natomiast w drugą stronę jest też ciekawa sprawa, no bo tak jak ty mówisz, człowiek po administracji z metropolii idzie do małej gminy i mówi, jestem menedżerem, ale co w sytuacji odwrotnej, kiedy z małej gminy idzie do wielkiej gminy. I tu mam na myśli pewnego kandydata, którego wszyscy darzymy sympatią, ale czemu może powiedzieć, że właśnie obdarzy tę gminę tym dziedzictwem swojego miejsca urodzenia, z którego wyszedł? No, ja ci powiem, że historia różnych gmin, różnych społeczności pokazuje, że naprawdę dobrymi, historia Krakowa ma paru prezydentów, którzy nie byli rodowitymi krakowianami, ale osiedli tutaj, ale osiedli, a nie... No osiedli, ale jak mówimy o Marku, bo rozumiem, że masz na myśli Marka, to przypomnę, że... Zabronił mi nazwiska. Dlatego nie wymieniam nazwiska, mówię o Marku. Marków jest dużo, ale jak mówimy o Marku, to przypomnę, że Marek ma związek z Krakowem, jak to ma być takie ważne, od właściwie studiów, nieprzerwany.
Ale nie trzeba być, za przeproszeniem, na Księżycu, żeby móc po prostu organizować loty na Księżyc, czy... No, ale nie, bo nie słyszałem woli przemowy na początku. Ja wyszedłem od tego, że jednak ten samorządowiec to jest taka sól tej ziemi, że trudno sobie... Mówię o przedstawicielach bezpośrednich, czyli władzy ustawodawczej, no. Radnych. Dobrze, idźmy do punktu następnego, mianowicie radny zależny czy niezależny. No i tu mój wzrok kieruje na Adama, który no, jest umoczony, więc niech się wytłumaczy z tego. Znaczy, ja mam bardzo prostą sprawę, bo jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej nie mogę być. Nie chcę, ale muszę. Członkiem żadnej partii. Zapewniam Cię, że gdybym nie był pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem byłbym członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Co niedobrze wróżyłoby chyba mnie, ale też Prawo i Sprawiedliwości. To znaczy myślę, że ten stan, który w tej chwili jest, że nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, a startuję z list Prawa i Sprawiedliwości, jest optymalny, dlatego że gdybym był członkiem Prawa i Sprawiedliwości, to pewnie chciałbym zmienić tą partię też, bo mam podobną naturę. Odmienić, tak? No, mam tu podobne zdanie jak Grzesiek, że jak już coś robię, to chciałbym to robić dobrze i do końca. To myślę, mogłoby spowodować moje problemy, ale także problemy partii, więc może ta sytuacja jest dobra. Czy to, ale myślę, że ty masz świadomość, że statut Instytutu nie pozwala być osobą partyjną i raczej czytam twoje pytanie jako pytanie o to, czy samorządowiec powinien lub nie powinien być członkiem partii. Tak, to jest też jakby fragment szerszego zjawiska, że na szczeblu samorządowym, tym najniższym, ukrywa się partyjność. Czyli robi się komitety faktycznie partyjne, a nazywane, nie nazywane nazwą partii. Znaczy mnie się wydaje, że bycie radnym, znaczy przynależność partyjna nie powinna decydować o tym, czy ktoś nie decyduje o tym, czy ktoś jest dobrym samorządowcem, czy nie. No, ale przede wszystkim. Ale jako... I w związku z tym samorządowcy, którzy mają przynależność partyjną, no, mają z tego powodu różnego rodzaju problemy, prawda? Bo no, są głosowania na każdej sesji Rady Miasta czy Rady Dzielnicy. I oczywiście od czasu do czasu no, trzeba głosować tak, jak wódz przykazał, prawda? I tu się biorą oczywiste problemy na poziomie chodnika, prawda? No i to wydaje się śmieszne, prawda? Że w Radzie Dzielnicy, jeżeli, nie wiem, Platforma Obywatelska chce ten chodnik postawić tu, lub odwrotnie, Prawo i Sprawiedliwość chce postawić ten chodnik tu, to duże prawdopodobieństwo jest, że Platforma powie, oczywiście nie, należy go postawić w poprzek. I, no i to jest oczywiście coś, co no niestety samorządom nie służy. Czy służą temu niezależni kandydaci? Ja nie mówię tu o Radzie Dzielnicy. Niezależni kandydaci też będą zmuszeni tworzyć koalicję w swoich radach i będzie to prowadziło do tego samego wyniku, takie jest moje zdanie. No tylko, że ja mam spojrzenie takie dwubiegunowe, bo dla mnie to są dwie tylko możliwości. Albo całkowicie bezpartyjni, czyli bez żadnego związku z partią, albo całkowicie partyjni. Dlaczego? Bo bezpartyjni to jest gra po prostu sił no, na rynku wyborczym. A partyjni z kolei gwarantują możliwość kontroli. Czyli jeżeli partia realizuje jakiś program, to mogę wymagać od niej no, tak zwanej dyscypliny. Czyli że jej
radni będą pod kontrolą wyborcy w tym sensie, według tego mechanizmu wyborczego. No ale widzisz, są wyjątki od tej reguły. Magda jest radną niezależną i jest wybieralna nie dlatego, że jest niezależna, tylko dlatego, że jest dobrą radną. Taka no, tak, jest prawda. Ja się Magdaleny nie czepiam, bo ona jest niezależna. No. Proszę bardzo. Natomiast no, to, co ty proponujesz, to oczywiście musiałaby być rada prawdopodobnie wybierana w takim rada miasta w takim systemie, jak jest Rada Dzielnic, czyli w systemie większościowym po jednym kandydacie i wtedy oczywiście rozwiązywają jakiś tam problem. Nie rozpatruję tego praktycznie, raczej chodzi mi o pewną ideę, że ta niezależność, która jest prezentowana jako pewien atut, że proszę bardzo, ja jestem niby z tej partii, ale nie mam legitymacji, powoduje osłabienie tego mechanizmu kontroli, bo w sumie partia mówi, no mamy takiego palikota, no co my, no nic nie możemy, bo on nie należy do partii. Mówię o pewnym właśnie modelu ale demokracji parlamentarnej. Są szczególne przypadki, tak jak mówisz, że... No, oczywiście, tak. No i to jest pewien problem. Dobrze. No dobrze, to proszę bardzo. Czy ktoś na ten temat? Czy tej partyjności, prawda? Tak. Ja się nie mam nic przeciwko partiom, prawda? Które istnieją jako jego elementy. Tylko żeby właśnie nie reprezentowały swojego partyjniactwa w gminach, prawda? Ja widzę u siebie na podwórku. I czasem ważniejsze jest to, co partia powie, niż dobro gminy. Tak też nie może być. Niezależność to świadczy o tym, że my wreszcie, ja też byłem kiedyś tylko w dwóch partiach politycznych. Pierwszy byłem w 1979 roku w Konfederacji Polskiej Niepodległej, a drugi raz byłem w Europie i się wyleczyłem z partii politycznej. Na naszej scenie do tej pory politycznej w kraju. Bo jak się nie reprezentuje linii partii, to się jest niedobyty. A ja mam reprezentować linię wyborcy. Bo wyborca wybiera człowieka, tak jest Magdalena, czyli niezależny, czy będzie partyjny, nawet niezależny z listy partyjnej, wybiera człowieka. I ten człowiek nie ma reprezentować partii, tylko tego wyborcy. Tak jest na Zachodzie. Tak jest wszędzie. Nam się tylko mówi, że jakaś demokracja. U nas jest pomylnie pojęć. Naprawdę. Wreszcie trzeba wrócić. Mamy służyć to, co jest na hasła wielu. Służyć, nie rządzić. Wykonywać to, co się obiecali wyborcom, dla wyborców. Robić to na rzecz swojej gminy, swojego miasta. To mamy robić. Nie dla partii. Dla Polski. Bo Polska jest najważniejsza. Można tutaj łyżkę dziegciu włożyć do tej beczki miodu w ten sposób, że radny niezależny może być niezależny od wyborców. Czyli właściwie jak jest wybrany, może być od nikogo niezależny, natomiast radny partyjny zawsze będzie zależny od swojej partii. Problem może być taki, że partia zwyrodnieje. No wtedy, wtedy jest problem. Ja to całkiem inaczej widzę. No. Niezależność, się, tak. Niezależność właśnie w tym momencie w Polsce, niezależność to świadczy o tym, że jesteśmy niezależni właśnie od interesów partyjnych, tylko zależnie od interesów narodowych. Polsce służymy, Polakom służymy. Rozumiemy? No, i to jest niezależne. A to, że i nie ma takiego czegoś niezależnego od czego. Polski jest niezależny. Niezależność nas wyróżnia od tego, że my właśnie nie służymy dla obcego kapitału, nie służymy dla obcych interesów, tylko służymy swoim obywatelom, swojemu narodowi i jemu będziemy służyć. Nie partyjniactwo. Tak, ale chciałem powiedzieć tylko, że sytuacja radnego bezpartyjnego i partyjnego różni się tym, że to, co jest Polską, co jest narodem, określa sobie sam radny. I tutaj ma dowolność. Natomiast w przypadku partyjnego określa jego partia. Nieprawda. Jest stworzony mechanizm. Jeżeli radny nie odpowiada, może być referendum, może być jego odwołanie. Oczywiście są pewne, przepraszam, są pewne, jest ustawodawstwo, jest złe, ponieważ jest trudno jest odwołać radnego czy burmistrza, ponieważ nie bierze się to, na przykład ile osób poszło do wyborów, prawda, w sekwencji, tylko bierze się ile z mieszkańców jest upamiętnionych i 33%, prawda, czy 30%. I to jest błędne, ponieważ podejście od tego, ile poszło, ile go wybierało, od tego procent 30.
I wtedy by inaczej to wyglądało, że nie tylko niezależny, ale i partyjny czułby się zagrożony i musiałby wykonywać to, co powinien robić dla Lubelcy, dla danego miasta, dla danej gminy. Czyli obniżyć próg referendum. Tak jest, tak jest. Magdo, masz coś? No. Znaczy mi się wyszedł, że nie jest tak źle, bo jednak Kraków jest przykładem i referendum krakowskie jest przykładem tego, że... Nie tylko olimpiady, bo były cztery pytania. W związku z tym to referendum jest świadectwem tego, że obywatele w pewnej chwili mogą się zdenerwować i coś zmienić. No i tu mamy przykład zresztą prezydenta to, niezależnego. Zresztą to jest partyjny prezydent. I to się podoba. Znaczy, że właśnie, rzeczywiście się mówi przez ten mikrofon, ale jest jedna sprawa. To, co mówiłeś o bezpartyjności i partyjności. Właśnie niezależność kandydatów na prezydentów, wójtów. I tu jest właśnie przykrywka. Tak jak u mnie na podwórku. Startuje pewna osoba, czy pewna kobieta, Anna Wąsowicz, która nazwała sobie komitet, tak więc ja mam komitet wyborczy wyborców, ja mam Ryszarda Majdzika, ona ma Annę Wąsowicz i kontrast dopisany, ale ukryła to przed ludzi, ukrywa przed ludzi, że jest członkiem Platformy Obywatelskiej od 2000 lat. Prawda? Ale na liście krótkiej urzędowej jest. Obwieszczeniu musi jest, być. Jest, ale tylko na tych obwieszczeniach to czyta takie malutkie literki. Prawda? Zobaczmy, jak to jest zrobione, jakie to jest sprytne. Czyli tu się kryją pewne niuanse, że partia, która doprowadziła do kryzysu większego w naszym państwie, prawda? Do zadłużenia, ta partia dalej może funkcjonować. Pod przykrywkami. I tu trzeba zwracać uwagę, tu trzeba uczyć ludzi, że nie wszyscy, co mówią, że są niezależni, są faktycznie niezależni. Ja nie mówię, bo ja nie mam, ja jestem i uczciwie powiem, na przykład do Parlamentu Europejskiego czy Parlamentu głosowałem na PiS, na członków PiS, prawda? Tam widziałem, mam dużo kolegów, tylko w mniejszych gminach widzę troszkę inaczej, prawda? Że jednak powinno się kłaść nacisk na faktycznie ludzi, którzy są z tego środowiska, którzy to środowisko, o to środowisko dbają, i będą reprezentować, ponieważ ludzie, którzy znają daną osobę, można powiedzieć od dziecka, jego korzeń, prawda? Jego tożsamość, tą, swoją lokalną, prawda? Tej małej ojczyzny, jest większa możliwość, że ten człowiek, który jest znany, będzie jakby więcej kontrolowany, będzie musiał robić, powinien robić to, że jest z tymi ludźmi związany, z tą gminą, z tym miejscem zamieszkania. To jest takie wartościowe, prawda? Dobrze, dajmy powiedzieć Marcie, bo mamy jeszcze jeden punkt, a myślę, że aż sala wrze od pytań. Chciałam powiedzieć, że jestem gorącym zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych, ponieważ ja uważam, że tylko jednomandatowe okręgi wyborcze dają możliwość kandydatom na pełną niezależność, samorządowcom na pełną niezależność. I no jednak nigdy kandydat wybrany z listy partyjnej nie będzie w pełni niezależny, ponieważ nawet to, co mówił tutaj Rysiek, że to wyborcy wybierają to daną osobę. No oczywiście wybierają daną osobę, ale jednak jeżeli ta osoba jest na liście partyjnej, to ci wyborcy wybierają w jakiś sposób tą partię, prawda? A tą osobę w drugiej kolejności w jakiś sposób. I możliwe, że gdyby to były jednomandatowe okręgi, oni zagłosowaliby na kogoś innego, ale tutaj na przykład rozsądek im podpowiada, że jeżeli ten bliższy ich sercu kandydat jest na przykład na liście, która nie ma szans, to oni nie chcą stracić swojego głosu. Nie, i z rozsądku głosują w jakimś sensie na listę, na kandydata oczywiście, ale na listę, która ma szansę, że i kandydaci tej partii wejdą do samorządu. I to jest taki stracony głos. I to jest dla mnie taka na przykład bariera, że ja nie staram się o, nie kandyduję do Rady Miasta, ponieważ wiem, że musiałabym kandydować z listy partyjnej i zgodzić się na jakieś tam 15 miejsce czy 17 na liście na przykład. I jedynie jednomandatowe okręgi wyborcze tak naprawdę sprawią, że wyborca głosuje naprawdę na osobę, na daną osobę, a nie na listę, z której startuje ta osoba.
No ale problem też pozostaje, bo dalej przy nawet jednomandatowych okręgach może być kandydat niezależny, popierany lub partyjny. Będzie ma prostą sprawę, bo i tak będzie głosować na mnie. Do Rady Miasta, co? Dobrze. Jeszcze jedno zdanie. A propos tego, co mówił Rysiek o frekwencji wyborczej. Rzeczywiście, ja też obserwuję, że faktycznie wygląda to tak, jakby ktoś bardzo pracował nad tym, żeby ta frekwencja wyborcza była jak najniższa. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, że jeszcze za czasów komuny, jak były wybory, to na każdej bramie, na każdej kamienicy na bramie była naklejona taka karteczka. Na tej karteczce było napisane: mieszkańcy tego bloku albo mieszkańcy tej klatki głosują w lokalu obwodowej komisji wyborczej na ulicy tej a tej, numer ten a ten. Od kilku... Nie od kilku, tylko od roku 90, o czym pisałem w czasie krakowskim, to zostało ucięte po prostu, jako zła praktyka komunizmu. Komunowrót. No bo akurat tylko w tym aspekcie. Jestem ostatnią osobą, która mówiłaby komunowróć. Natomiast ja kandyduję z takiego okręgu, gdzie jest bardzo dużo starszych osób. I przed wyborami przychodzą do mnie sąsiedzi, znajomi i pytają, dlaczego nie ma tych karteczek. Oni nadal przychodzą, nie, przychodzili 4 lata temu, przychodzili 8 lat temu i po prostu oni się przyzwyczaili do tego, to było dla nich wygodne. Oczywiście są te słupy ogłoszeniowe, gdzie oni sobie to mogą przeczytać, ale dla takiej starszej osoby to jest bardzo dużo znaczy, żeby ona miała tą informację tam na klatce schodowej przyklejoną, tam gdzie zawsze. Żeby ona nie to rzeczywiście jest niebywałe, bo przecież nadal żyjemy w PRL-u. Dlaczego? Widać nie, bo to się zmieniło. Ładnie tu, ładnie skrętnie to powiedziała, ponieważ faktycznie patrzymy na to wszystko, to dalej żyjemy w PRL-u. To jest PRL bis. Jeszcze lepsze wykonanie, ponieważ jest większa mafia. Polską rządzi większa mafia, a tu jest inny temat, więc nie bardzo rozwijał. Dobra. Przechodzimy do ostatniego motywu, który ja rzuciłem i potem już Państwo. Mianowicie radny dietetyczny czy zawodowy. Bo problem jest stary. Pamiętam czasy, kiedy to Sejm szarpał się strasznie z tym problemem, bo było właśnie, bierze dietę, nie bierze diety, czy ma niższą dietę, czy wyższą. W końcu powstał poseł, stanowisko posła zawodowego i słusznie, bo to stworzyło chyba czyściejsze układy, ale jest pytanie, jak daleko, czy również powinno to objąć funkcje samorządowe, radnych samorządowych. Bo no, moim zdaniem jest tu konflikt, ale może zanim powiem swoje zdanie, to poproszę, proszę bardzo, może Grzesiek. Tak. Znaczy najpierw stosunkuję się do tych zarzutów wcześniejszych, które nie miałem okazji odpowiedzieć na temat partyjności, niepartyjności. Znaczy jak wtedy w ogóle taką niekonsekwencję, bo tak, z jednej strony do parlamentu, ale również do sejmiku, do powiatu są listy i tam nie ma okręgów jednomandatowych, tylko nie ma żadnej konsekwencji. Ludzie wybierają człowieka z Prawa i Sprawiedliwości, a po 2 miesiącach on już jest w innej partii, nawet stworzy nową partię. Wybierają kogoś z Platformy Obywatelskiej, a on po 2 miesiącach jest już prawie niezależnym albo gdzieś tam. Więc to jest brak konsekwencji. Rozumiem, że za wyborami tego typu partyjnymi powinny iść konsekwencje. Ktoś przestaje być w klubie, automatycznie traci mandat, bo wybiera się mimo wszystko listę partyjną. Tu jest brak konsekwencji, nie bardzo rozumiem dlaczego. Druga sprawa, ja nie do końca zgadzam się z tym, że wszelkim lekiem, akurat w mojej gminie są wybory większościowe, czyli okręgi jednomandatowe, ale nie do końca jestem przekonany, czy lekiem na całe zło w Polsce jest wprowadzenie tylko i wyłącznie, pewnie mieszana taka ordynacja byłaby lepszą, ale na pewno nie załatwi tego ordynacja jednomandatowa, bo ta scena
wtedy będzie dopiero rozdrapywaniem i dogadywaniem, trudnym dogadywaniem się, żeby realizować te tak zwane dobro wspólne, te tak zwane wartości, które są uniwersalnymi, bo ludzie mogą różnie to postrzegać. Więc tutaj akurat jest niewątpliwie pewien plus dla, to się nazywa u nas sympatyjnym, ale na całym świecie tak należy, no, że po prostu jest tam przedstawiany i ludzie wiedzą po prostu za, jeżeli jest oczywiście przedstawiana, to już jest pewien program, nazwijmy to, partii. Bo to też załatwia problem taki, że ja nie mogę, chciałbym, ale nikt po prostu nie popierał. A tak jest przy samotnych szewcach, przy singlach, którzy mogą mieć najwspanialsze takie pomysły, idee, tylko nie potrafią nikogo przekonać do tego programu. Więc ten, no i zorganizować sobie kampanię na przykład też. I też zorganizować kampanię. Choć oczywiście, no mówię, no jak każdy z tym ma swoje plusy i minusy. Niekoniecznie plusy ujemne. I to jakby kończąc tamten wątek partii, mówię, nie mam jednoznacznego, nie widzę wszelkiego zła akurat w tym, że są, nie wiem, partie, jak próbujemy zrzucić, że tylko partie powodują, że mamy taką, a nie inną sytuację. To jest bardziej złożone. A przechodząc do zawodostwa czy tamten, no, to też jest nie takie proste, bo pytanie, jaka kwota? Ja wiem, że łatwiej jest skorumpować czy sprowadzić na złą drogę człowieka, który nie ma pieniędzy, jest po prostu jakby bardziej podatny. Trudniej jest skorumpować, wyższy poziom po prostu tej łatwości musi być dla kogoś przy pewnych zagrożeniach, kto ma powiedzmy, nie wiem, no, 100 milionów, bo jego nie jest właśnie 100 zł. A czasami niektórych można korumpować i za 100 zł. Zresztą widać to po rynku medialnym, gdzie dziennikarze korumpują się, bo tak to trzeba nazwać, za śmieszne czasami pieniądze, za obiekt. Więc to pytanie o wynagrodzenie. Z jednej strony ludzie, którzy aspirują do funkcji publicznej, mówię o tej roli ustawodawczej, czyli radnych, deklarują to, że chcą zrobić coś dla dobra wspólnego i nie absorbuje to ich czasu pod tytułem 24 godziny na dobę, czy nawet 8 godzin dziennie. Wiemy, że te sesje odbywają się, zależy oczywiście od specyfiki samorządów, mniejszy troszeczkę rzadziej, tam gdzie problemy są większe, ale też nie przesadnie często. W związku z tym, jeżeli mówią o tym, że chcą coś zrobić dla naszego dobra, reprezentować nas wspólnych, to chyba nie powinniś tylko po to, żeby dostawać jakieś tam duże apanaże. A jeszcze do tego dochodzi jeden element ważny. To, iż mówimy o kryzysie, którego doświadczamy. I rzeczywiście wielu ludzi w Polsce naprawdę czuje bardzo poważnie ten kryzys. Jeżeli mówimy o konieczności oszczędzania, to jakby w pierwszej kolejności powinniśmy zacząć od siebie. A żeby ułatwić to oszczędzanie od siebie, to systemowo powinny być te ograniczenia wprowadzone. Niby są oczywiście tam pewne widły, ale taka jest jakby specyfika, jak człowiek popatrzy po wszelkiego rodzaju apanażach od prezydentów, wójtów, burmistrzów, poczynając, kończąc za radnych, to one zazwyczaj są ustawione w wyższej stawce, jakoś tak zawsze się zdarza. Chyba że rada nie lubi jakiegoś tam wójta, burmistrza, a ona decyduje, to wtedy może to powiedzmy tam ustawić na niższym poziomie, ale nie. Uważam, że powinno być to do symptomatycznych, do symbolicznych poziomów doprowadzone, jak również tych, którzy pracują, powiedzmy, nazwijmy to zawodowo, nie pracują tam zawodowo, to nie polega ich jakiegoś takiego zaangażowania. Zawodowo to mówię o jakimś tam zarządzie ciała, czy tam wójcie, burmistrzu, prezydencie, ale też uważam, że rozwarstwienie, jakie nastąpiło w Polsce pod tytułem kilkanaście tysięcy złotych dla powiedzmy wójta gminy, która ma nie wiem, 18 czy 15 tysięcy, a z drugiej strony średnia, ale rzeczywista, wynosi około 2000 złotych, to nie jest do końca sprawiedliwe, bo już nie mówię o tym egalitarnym jakimś takim argumencie, że żołądki są podobne, ale oczywiście za dobrą, może to powinno być też ważnym elementem, rzeczywiście efektywność, czyli
dobre zarządzanie, dobra praca powinna być jakoś tam lepiej nagradzana, a pewna miernota raczej niekoniecznie. I te systemy, które mówią... Przepraszam, mówisz o pracy w Radzie. Ja również o pracy w Radzie, ale ona nie do końca się sprowadza tylko i wyłącznie do frekwencji, bo można za przeproszeniem tą frekwencję albo sztucznie podbijać, albo spać na takich posiedzeniach i jakby nic specjalnego nie robić. Mówię o tym, że jeżeli już nagradzać, to dobrą pracę, a niekoniecznie tylko i wyłącznie przynależność. Bo tu wydaje się dochodzimy do takiego rozróżnienia też biegunowego. Praca, służba. Jeżeli mówimy o służbie, to w ogóle jakiś taki... No, służba publiczna. Bo można by sobie wyobrazić to, co zresztą poruszyłeś tam, taki wątek usłyszałem, że no właśnie, jeżeli ci ludzie mówią, chcemy coś dla was zrobić, no to właśnie może bez pieniędzy. A nie mówią, chcemy coś u was zarobić. Chyba to się tak odwróciło, że teraz w zasadzie... To jeszcze jestem temu pierwszemu, pod tytułem ma być to jednak, chcemy coś zrobić dla innych, to w związku z tym no, staram się robić to bezinteresownie. Zwłaszcza, że radny przecież nie traci wynagrodzenia w swojej pracy, jeżeli uczestniczy w posiedzeniach, w pracach rady. To ustawodawca zadbał o to, żeby nie tracił, więc ten jego czas jest opłacony. Nie może stracić pracy. Nawet jeśli nie mówię, że o wynagrodzeniu. Nawet to idzie jeszcze dalej, bo ma gwarancję pracy, czyli że tego wynagrodzenia nie straci, będąc w radzie. I w związku z tym, no, jest jakby sprawa przepłacania, podwójnego wynagrodzenia. Uważam, że byłoby to uczciwsze, zwłaszcza, że ograniczyłoby to tych, którzy tam idą tylko i wyłącznie po to, żeby mieć możliwość czy wprost kasy. Ale w twojej wypowiedzi też zabrzmiało to, że rzeczywiście radny, pełniąc tę służbę, wykonuje jakąś pracę i on ją może odwalać lub nie. Więc może, żeby chyba idea jest taka, no oprócz takiej, że wynagradzamy naszych ludzi, bo im się to należy, to idea jest taka, że jak już jestem radnym, no to żeby mu się chciało pracować. No jest dylemat moim zdaniem tutaj. No jest to problem, tylko pytanie ile mu płacić, czy jednego zachęci, nie wiem, 1500 miesięcznie, a innego nie zachęci nawet do dobrej pracy, nie wiem, 15 000. To jest trudne. Właśnie, ja tylko powiem, co powtarzam. Powtarzam, gdzie mogę, że był tylko jeden radny, który zrezygnował z diety na samym początku samorządu. Wtedy była taka idea właśnie służby, bardzo rozwinięta, ale te diety to tak chętnie. Jeden tylko radny, to trzeba mu oddać sprawiedliwość, Kazimierz Barczyk. Także... no, chcę to powiedzieć, niech idzie świat, niech zyska naśladowców. A na drugim biegunie jest propozycja, którą swego czasu złożył radny piątej kadencji. Nie wiem, czy państwo pamiętacie takiego radnego. Nazywał się Paweł Sulasz, był radnym Platformy Obywatelskiej. Przez pewien czas był także szefem struktur krakowskich Platformy Obywatelskiej. Potem z wielkim hukiem z tej platformy został usunięty. Tam wyszły na jaw jakieś sprawy zatrudnienia w jakichś spółkach. Tak. I później był chyba radnym niezależnym, a po skończonej kadencji prezydent Majchrowski stworzył dla niego specjalnie stanowisko do spraw kontaktów z radami dzielnic i z radą miasta. Czyli jest wykluczonym. Tak. I on jeszcze jako radny zaproponował, żeby dieta radnego to nie była dieta, tylko po prostu, żeby to było po prostu praca. To znaczy, żeby radny był, żeby to była pensja, żeby radny był zatrudniony na etacie, ponieważ on twierdził, że on jest zawodowym politykiem i on nie ma zamiaru zatrudniać się nigdzie indziej, ponieważ to jest jego główne źródło dochodu i główne zajęcie. W związku z tym on chce mieć odsusowaną tą pensję i
po prostu chce, żeby były płacone podatki, żeby to nie była dieta, tylko jego pensja. Więc tak nawet jakiś wywiadów udzielał w tej sprawie i gdzieś no, to, te postulaty bardzo głośno formułował. No nie wiem, co się z nim teraz dzieje, no, ale jak widać, takie pomysły też są. To znaczy, żeby ta praca, znaczy zajęcie radnego było po prostu pracą zawodową. Na drugim biegunie są takie wypowiedzi, które nawet wczoraj czytałam na Facebooku, jakiś post kogoś, kogo mam wśród znajomych, że żeby właśnie praca samorządowca była pracą społeczną, to znaczy, żeby obniżyć te wynagrodzenia diety radnych do takiego poziomu, żeby to był wyłącznie zwrot kosztów, to znaczy kosztów telefonów, przejazdów, jakichś, no nie wiem, korespondencji. I tam były takie propozycje, żeby radny dzielnicowy dostawał, nie wiem, chyba 200 zł, radny miejski 300, radny z sejmiku samorządowego 400, więc no to taki, na takim poziomie i to zdaje się, że nawet, bo to bardzo prawicowe środowisko się tam wypowiadało, więc zdaje się, że to nawet zdobyło dosyć, te propozycje jakąś dosyć dużą popularność i poczytność. Ale pomysł radnego Sularza wcale nie wydaje mi się jakiś niebywały, pod warunkiem, że to będzie radny zawodowy, który wykonuje zawód radnego i żadnego innego. Wtedy byłaby sytuacja czysta, bardziej niż teraz, kiedy radny wykonuje inny zawód, a wykonuje dwa zawody w zasadzie, bo tu ma jedną pensję, a tu drugą. No, mówię to hasłowo, bo oczywiście ta różnica w tych dwóch dochodach może być znaczna, no ale chodzi o pewną koncepcję. Znaczy ja jedno uzupełnienie, bo w nieodległej historii roku 80, jakoś tam 89 roku, przypomnę, że aktywność obywatelska była znaczna, naprawdę znaczna. Już 80 rok charakteryzował się tym, że właściwie prawie każdy, jedni więcej, drudzy mniej, ale angażowali się w sprawy publiczne i nie mieli ani złotówki z tego. To pokazuje, że mogą się ludzie angażować bez żadnych pieniędzy, pod warunkiem, że widzą sens tego, że to, przynajmniej w ich przekonaniu, będzie przynosiło jakieś efekty i będzie na rzecz dobra wspólnego. Więc kwestia dzisiaj nie jest, myślę, że, znaczy, no oczywiście jakoś tam istotna, ale nie w tym, jakie pieniądze czy tamten, tylko w pobudzeniu, w pewnej aktywności, żeby ludzie rzeczywiście wyszli poza własny ogródek, poza koniec własnego nosa i chcieli rzeczywiście aktywnie działać na rzecz dobra wspólnego. I to jest głównym problemem Polski, że dzisiaj no, angażują się ci, którzy widzą tam jakieś możliwości finansowe, jak się załapią, bo to są jakoś tam aktywni mniej lub bardziej, a pozostali się wycofują, już nic nie robią, bo na nich nie ma. Więc ten system raczej nie powoduje dzisiejsze zwiększenie aktywności, poza wyścigami w samych takich przedbiegach wyborczych. W takim razie, a jeszcze, tak, jeszcze, proszę bardzo. Znaczy ja jestem zwolennikiem akurat sytuacji takiej, aby nie było się radnych, ponieważ idea sama mówi, prawda, jest to praca społeczna dla... Nawet taka minimalna jak zwrot kosztów? Znaczy zwrot kosztów jest, przecież jeżeli w zakładach pracy pracujemy, prawda, tym bardziej dla ludzi pracujących. Mamy, nie tracimy pensji, nie powinniśmy pobierać akurat diet, prawda? To jest sytuacja. Zarabiamy, idziemy po to, żeby pomóc tym ludziom. Jest, jak mówimy, tutaj kryzys, są różne rzeczy. A oprócz tego ważna rzecz. Nie w każdych gminach, jeżeli są budżety, prawda? Ale jeżeli byśmy policzyli, że robić radny zawodowy, to sobie przejdźmy, jeżeli on w zakładzie pracy, bo nie mógłby stracić, prawda? Jeżeli byłby zawodowy radny, miałby zarobić 5 tysięcy czy 6 tysięcy, prawda, brutto, to zobaczmy, ile z budżetu gminy. Ale przepraszam, tu jest inna idea. Tu jest idea taka, że dla człowieka, który na skutek swojej działalności społecznej jakby no, nie może sobie znaleźć pracy, dajemy mu tę pracę na jakimś średnim poziomie. To nie chodzi o to, żeby on dostał tę samą pensję, co inny. Ale jeżeli to ma być
danie komuś, bo nie ma pracy i ma być w samorządzie, bo ma mieć pracę, to to nie tak ma wyglądać. No ale znamy takie przypadki. Znamy, są takie przypadki właśnie z list między innymi może i partyjnych, może i też innych, prawda? Są takie przypadki, że tacy ludzie startują i się dostają i właśnie patrzy wtedy, że on ma zarobić, a nie służyć. Tego nie powinno być. No tak, ale... Ja też nie mówię, bo ja też dostaję dietę, prawda? Jako radny, bo jestem 4 lata radny u siebie w gminie Skawina. U mnie akurat teraz mam szczęście, bo są okręgi jednomandatowe. Jestem jak najbardziej zwolennikiem zawsze okręgów jednomandatowych. One powinny być prowadzone od początku. Bo teraz też nie jest tak łatwo, że jest się okręg jednomandatowy, ale jeżeli ludzie uczciwi nie mają pieniędzy, bo w większości uczciwi ludzie, mądrzy, rozsądni, z wykształceniem, bez wykształcenia, ale mądrzy i rozsądni ludzie, nie mają pieniędzy, to oni często mogą nie dostać. Nawet z okręgów jednomandatowych, ponieważ nie stać ich na propagandę. A niestety partyjność polega w Polsce na tym, że my jako podatnicy, nawet się nas nikt nie pyta, nie pytał się o zdanie, tylko w parlamencie sobie zagłosowano i z naszych podatków opłaca się partii. Nie nadają na wszystko. To jest też sprawiedliwe, to nie jest sprawiedliwe. Przepraszam bardzo. Mamy dać szanse równe każdemu. Tego się w Polsce nie robi. Zobaczmy, co się dzieje. Nawet mówię, okręgi jednomandatowe po tym okresie 20-letniej tej transformacji, mówię ponad 20-letniej, nie dają tych skutków i efektów, jakie powinny dać właśnie okręgi jednomandatowe, gdzie większości, tak w Stanach, czy normalnych państwach demokratycznych, demokracji, gdzie ona trwa dłużej niż u nas, prawda? Tam właśnie jednomandatowe okręgi się sprawdzają. I nie ma tak, wtedy mówię, że jest różnorodność, bo każdy, który idzie niezależnie i partyjnie powinien iść służyć dla dobra ludzi, prawda? Nie odwrotnie. Czy to będzie niezależny, czy taki. Ale przez to, że są opłacani z naszych podatków, to nie jest dobra rzecz. Tak jak powiedziałem, ja biorę dietę, ale ja dietę oddaję, nie będę mówić gdzie, ale nie biorę tej diety, ponieważ ja zarabiam, ja daję na co leżę charytatywne. Ja sobie tak postanowiłem, tak robię. Miałem to stać. Pracuję i zarabiam. Jestem właśnie zwolennikiem, że jeżeli mam służyć, nie powinno być tej zarobić. Oczywiście jest to innego, jeżeli zmienia ustawy i jest prezydent, prawda, który jednak jest delegowany na 4 lata, prawda, z zakładu pracy, jeżeli pracuje na tą funkcję, którą go ludzie obdarzyli, prawda, zaufanie, to wtedy jest inna sytuacja, prawda. Też oczywiście widełki powinny mieć, nie, jakaś tam 10-krotność, bo to jest chore, prawda, w kryzysie, gdzie ludzie są biedni, większość jest ludzi biednych, żeby burmistrz i prezydent zarabiał krocie. Bo też będą być troszkę urągowane bardziej sprawiedliwie. To jest takie nie wiem. Dobra, dajmy, a mogę jeszcze powiedzieć i... Znaczy, mi się wydaje, to są dwie możliwości. Albo rzeczywiście mówimy oczywiście o radach. Gmina, nie mówimy o posłach, bo to jest trochę inna rozmowa. Jeżeli mówimy o samorządzie, to myślę, że są dwie drogi. To, żeby radni nie pobierali za swoją pracę, którą wykonują diet, no może być takie rozwiązanie oczywiście, ale mnie się wydaje, że powinno być, że trzeba dążyć do innego rozwiązania, a mianowicie mniej radnych, a więcej pieniędzy dla tych radnych, którzy są. Zresztą Kraków to jest dobrym przykładem. Pod Krakowie było przecież ponad 70 radnych, dzisiaj jest dzisiaj 43, nic by się nie stało, jakby była połowa tych radnych i mieli dwa razy taką dietę na przykład, dlatego, ale nie, ja to powiedziałem, mówię to szczerze. Ale problem nie znika. Nie, to ja... Czyli, aha, czy, no ale... Nie, czyli... ja to powiedziałem szczerze, albo w kierunku takim, że radny, znaczy wykonuje funkcję radnego za darmo i można iść w takim kierunku, albo żeby to jednak nie obciążało za bardzo budżetu miasta, zmniejszać ilość radnych, zwiększając im diety. Dlaczego? Dlatego, że powiem szczerze, większość radnych w dzisiejszej Radzie Miasta pracuje w 6-7 komisjach. Taka jest średnia. No ja jestem w 7. Jeszcze w 2 zespołach. Także to nie jest kwestia, że ja mam, że mnie brakuje czasu i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze muszę wykonywać oczywiście pracę zawodową.
Więc może też taki kierunek, prawda, żeby być zawodowym radnym, ale ja bym nie chciał być na przykład zawodowym radnym. W związku z tym i myślę, że też bolączką naszego systemu parlamentarnego jest też to, bo łatwo jest powiedzieć, że poseł zarabia, nie wiem, poseł pewnie zarabia dzisiaj około 10 tysięcy złotych plus jakieś tam ulgi, ale miejmy świadomość, że on decyduje o naszej przyszłości, w związku z tym powinien posiłkować się opiniami prawnymi, ekspertyzami i tak dalej, i tak dalej. Przeciętny radny, nawet nadprzeciętny radny, pracując w 6 komisjach, nie jest w stanie w sposób prawidłowy ocenić wszystkie projekty uchwał, które do niego docierają, bo to jest niemożliwe. W związku z tym powinien się posiłkować opiniami fachowców. Oczywiście zarzut może być taki, który mi postawisz, że zwiększona dieta wcale nie spowoduje, że będą większe konsumpcje. Ale to można w sposób ustawowy określić, jakie pieniądze i na co powinny być wydane, prawda? Ja mówię, że tu są dwa modele możliwe, natomiast nie wydaje mi się, ja powiem tak, myślę, że radni dużych miast, którzy nie będą pobierali dzieci, to będą łapanki na ulicach, bo podejrzewam, że nikt się tam do tych wyborów nie zgłosi. Ale zgadzam się z Grześkiem, że zapanował taki model, którego w roku 80, o którym Grzesiek mówił, nie było. Mianowicie o takiej eksplozji obywatelskości, tylko on nie powiedział jednej rzeczy, że w 80 roku byliśmy w zupełnie innej sytuacji, dlatego że to był etap walki z czymś, co chcieliśmy zmienić w całej Polsce. Dzisiaj jest trochę inna sytuacja. No, to już też chcemy zmienić. Ale co chcemy zmienić? No jak? Ustrój. Aha, no ja nie widzę takich posądarzach, które się ostatnio ukazały. Nie ustrój, a system. To ja nie widzę takiej chęci zmiany. Nie widzisz takiej chęci. U ciebie może widzę, ja ale... Ja widzę bardzo dużo. Ale ja widzę sondaże i widzę, że takich chęci nie ma wśród polskich obywateli. W swojego wywodu zwróciłbym uwagę na dwie sprawy. Mianowicie jest wyraźna granica między posłem, jednak funkcją posła, a funkcją samorządowca. To są inne rozwiązania. W funkcji samorządowca jest ta bliskość ludzi i tej ziemi, że tak powiem, i na tym budujemy to poczucie służby. Z posłem może być różnie. Ale czekaj, ale też jeszcze co do twoich rozwiązań, że zwiększanie tej diety, chyba nie bardzo pomyślałem, bo to ustawiasz tak jak przedsiębiorca. To ja bym widział raczej inne rozwiązanie, bo słyszałem o amerykańskich hrabstwach. Nie wiem, nie byłem, ale słyszałem od ludzi kompetentnych. Rada jest 4-5-osobowa. Zbiera się raz w miesiącu, podejmuje uchwały seryjnie, przygotowane przez władzę wykonawczą, przez ich niego wójta czy burmistrza, rozchodzi się i do widzenia i pracuje jedną dniówkę, którą dostaje od swojego pracodawcy albo od samorządu. Ja docem Adasiu, wiesz, że się bardzo cenię, ale nie zgadzam się z swoją oceną, że oczywiście jest inna sytuacja, bo mamy rok 2014, a wtedy był 1989, ale Adamie, nie wszyscy, poza Ryśkiem, jeszcze kilkuset osobami w skali kraju, którzy chcieli czynnie, poprzez partię polityczną, jaką była Konfederacja Polski Niepodległej, obalać system, to spora część ludzi, którzy działali wtedy, wiesz, dobrze i w ruchu niezależnym kultury, robili sztuki, koncerty i tak dalej, nie wszyscy wtedy, pewnie, że wszystko, co było niezależne społeczne, obalało tą komunę, bo ale nie robili tego ze względów jakichś tam politycznych, tylko dlatego, że chcieli zrobić coś dobrego dla Polski. To górnolatnie pamięta Polski, ale też i dla siebie, dla swoich znajomych, chcieli żyć w pewnej normalności. I
I teraz sprawa polega na tym, żeby nam się udało, może nie aż takie zaangażowanie obywatelskie, społeczne, ale temu mają służyć, no przecież akcja z obywatelskim budżetem ma służyć jakby pobudzeniu społeczeństwa do aktywności. Jeżeli będą, bo o czym, dlaczego ludzie się zaangażowali? Bo mogli coś zrobić z jakimś tam efektem. I teraz, jeżeli będą mogli rzeczywiście coś zrobić, to się będą angażowani, ale jak mają przyjść na spotkanie, z którego nic nie wynika, albo wybiorą znowu radę, którzy i tak swoje zrobią, no to się nie angażują, bo nie wierzą w to, że to przyniesie. I teraz co zrobić? Na to trzeba powiedzieć, co zrobić, żeby tych ludzi rzeczywiście tchnąć pewną nadzieją, pewną wiarą, że mogą coś zmienić. Jest to trudne, ale musimy to zrobić. Dajmy głos publiczności. Już tylko o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, a mianowicie mógł powiedzieć o Stanach Zjednoczonych. No w ogóle system jest troszkę inny, jak wiesz. Mianowicie większość stanowisk jest wybieralna, czego w Polsce nie ma. No, komendant policji w gminie jest wybierany, sędzia i tak dalej, i tak dalej. Więc rola radnego jest troszkę inna niż w Polsce i oczywiście w takim mieście jak Nowy Jork jest tam gdzieś nawet 10 radnych nie ma. Więc ja nie mam nic przeciwko temu, żeby to była funkcja, za którą się nie pobiera wynagrodzenia, ale mówię, że to jest jeden z możliwych modeli, prawda? I w dalszym ciągu się nie zgadzam z Grześkiem, jeżeli chodzi o 80 czy 79 rok, to była zupełnie inna sytuacja, byliśmy w zupełnie innej sytuacji. Społeczeństwo było wtedy zdeterminowane do tego, żeby coś zmienić. Dzisiaj popatrzmy się otwartymi oczami, takiej sytuacji nie ma. Gdyby taka sytuacja była, to rząd Donalda Tuska nie rządziłby tyle lat, co rządzi. Już by go nie było. Takiej determinacji nie ma i nie jest to wina opozycji. Natomiast prawdą... Maciej Szczepański nie był tak doskonały, proszę? Jak dzisiejsze media, bo Maciej Szczepański nie miał takich możliwości, jak dzisiaj ma... No dobra, nie rozpoczynajmy dyskusji teraz o mediach, bo opozycja ma też swoje media, więc nie jest to też tak do końca, jak ty mówisz. I gazetka. No. Natomiast jeszcze jeden aspekt tej sprawy i tu się oczywiście z Grześkiem zgadzam, że coś się stało rzeczywiście niedobrego i to jest wina także liderów życia społecznego, posłów, radnych, że ludzi, którzy chcą coś nowego w życiu robić. A mianowicie, że ruchy obywatelskie tak naprawdę są w powijakach w Polsce w porównaniu z innymi demokratycznymi krajami, gdzie ruchy obywatelskie są bardzo silne i decydują w wielu wypadkach o tym, co się w kraju dzieje. No ale mówię, już o tym dzisiaj mówiłem. Nie jest tak źle, jeżeli krakowianie nie zgodzili się na zimowe igrzyska olimpijskie. To jest naprawdę krok w dobrym kierunku. Może jak będą pytania, mam nadzieję, że będą. I to nie do mnie. Do pana. Tak. Pytanie. Skoro pan chce robić rewolucję w ordynacji wyborczej, to jest taka sytuacja, proponuję, żeby pan uwzględnił może. Mianowicie, ja mieszkam w Krakowie na osiedlu Podwabelskim, a chciałbym głosować na pana Majdzika na burmistrza, bo mam tutaj swój interes, mianowicie w Skawinie jest elektrociepłownia, która dostarcza do mnie, na moje osiedle, do mojego mieszkania ciepło. Chciałbym, żeby to ciepło, żeby płacić jak najmniej. Gdy będę głosował na pana Majdzika, to on mi zapewni, że to będzie, to ogrzewanie będzie coraz tańsze. I teraz jeszcze w związku z tym takie mam pytanie do pana Majdzika. W przypadku, gdyby pan został burmistrzem, czy mógłby pan podjąć się takiego zadania, mianowicie, żeby tą elektrociepłownię wydobyć z zagranicy i przekazać ją spółdzielniom mieszkaniowym, tak żeby na przykład moja spółdzielnia była udziałowcem, zresztą nie tylko moja spółdzielnia, ale również inne.
Natomiast teraz w tej chwili, jeżeli chodzi o sprawy partyjne czy niepartyjne. Ja nie należałem nigdy do żadnej partii politycznej, a kandyduję w tej chwili do Sejmiku Wojewódzkiego z Ligi Polskich Rodzin. Mam swój program i będę go realizował. To jest, nie jest sprzeczne z tym, z programem. A jeszcze jedna sprawa, referendum. Proszę Państwa, było referendum uwłaszczeniowe. 9 milionów Polaków opowiadało się za uwłaszczenie. I niestety żadna z koalicji do tej pory, powtarzam, żadna, nie miała takiego poparcia 9-milionowego, a roztrwonili cały majątek narodowy. Dziękuję bardzo. No ja szybko odpowiem może, bo tylko pytanie do Pana. Czy Pan by chciał głosować i w Krakowie, i w Skawinie, czy tylko w Skawinie? Również do Burmistrza. Nie, rozumiem, ale czy w Krakowie również? Pan ma prawo przecież. No nie, do tego zmierzam. Jeżeli pan by chciał głosować tylko w Skawinie, może pan się przepisać do Skawinu. Również tu i tu chcę głosować. A, no, takiej możliwości nie mamy. Ja dziękuję za zaufanie do pana. Oczywiście jest takie pytanie, prawda, jak to się pozna w Skawinie. No jest to coraz trudniejsze, prawda, bo jeżeli się sprzedało i mówiło się i Związkom Narodowym w Skawinie, jak i załodze, że nie powinno się sprzedawać najpierw Amerykanom elektrowni, czy w ogóle w Polsce sprzedawać naszych dóbr, prawda, bo kto sprzedaje ziemię i swoje dobra, to się wyrzeka polskości. U nas to niestety poszło po 89 roku, po Zdradzie Narodowej, po Komunistole, poszło w złym kierunku. Zaczęliśmy sprzedawać zakłady energetyczne, kopalnie, hutnictwo i to jest tragedia. I teraz my chcemy, żeby było wszystko tańsze. Dobrze. Zróbmy wszystko. Idźmy do wyborów i wybierzmy tych ludzi, aby oni byli w stanie uratować jeszcze to, co zostało. Bo to, co już sprzedamy, to naprawdę według prawa, a prawo międzynarodowe jest, według prawa będzie ciężkie do odzyskania. Naprawdę. Można wykupić, ale czy na to stać? Bo dadzą nam taką cenę, że się nie pozbieramy. Myśmy sprzedali im za marne grosze nasze dobro narodowe, jak energetykę, a my teraz damy kłopoty. Ja panią tylko mogę tym zagwarantować, że jeżeli zaczniemy dbać oddolnie i faktycznie pójdziemy do wyborów i wybierzemy ludzi, którzy są Polakami, martwią się i troszczą o naród polski, patrzeć jeszcze na ich tożsamość, o korzeń, tożsamość narodową, korzeń chrześcijański, to wtedy, jak wybierzemy tych ludzi, to jest największe prawdopodobieństwo, że oni nie zdradzą, będą reprezentować nasze interesy, nas Polaków, a to zależy tylko od nas. Nie wolno się zniechęcać, to co ja mówiłem wcześniej. Z komuś zależy na tym, żeby naród nie chodził do wyborów. Nie można się na naród obrażać. Naród jest godny, bo nasz naród dawał przykład. Ja mówię czasem górnolotnie, ale po to, i powtarzam się, ale po to, żeby ludzie i prostym językiem, żeby zrozumieli, że mają decyzję jeszcze w swoich rękach. Mają tą kartkę wyborczą. Nie dać się omamić. Iść. I kogo widzicie, bo ludzie znają. Nie myślcie sobie, że ludzie nie znają ludzi. Znają. Znają na własnych podwórkach. Wiedzą, kto jest kto. Wiedzą, czy ich reprezentowali w radzie, czy nawet nie w radzie, ale na osiedlu. Wiedzą, co on jest warty. Znają jego wartość. Nie wyobraźmy sobie, że ludzie nie wiedzą, kogo wybierają. Nie tak. Wiedzą, bo się interesują. Tylko jak widzą, że stale te same buzie, za stale nasze pieniądze, prawda? To mówią nieraz niechęceni celowo, nie mamy na kogo głosować. Dlatego na przykład ja dałem swoją kandydaturę. Nie mówię, że będę wybrany. Każdy się stara, jeżeli daje swoją osobę, że wygra. Ale ja wierzę w to, że ludzie są rozsądni. Jeżeli wyborcy mnie nie biorą, nie obrażę się na nich. Dawajmy alternatywy. I mają tą alternatywę. Wybrać kogoś, który po swojej historii, bo historia powiedział każdego człowieka jest bardzo ważna. Po jego historii, każdego, czy kobieta, która startuje, mężczyzna, można dowiedzieć się dużo, co on zrobił i naprawdę co on znaczy. Czy uratował swoje miejsce pracy, etc. Bo tylko według niepracowe inne rzeczy. Ciągodnie reprezentował swoje środowisko, swoją rodzinę, to się liczy. I naprawdę, zacznijmy, jakieś po 90 roku w ogóle nie chodziłem do wyborów. Po pewnym czasie mówię i dalej ci sami zacząłem brać udział. Bo mówię, jedyna szansa, żeby jeszcze
tego robić. Ale jest ostatnia szansa. Jeżeli tego nie zrobimy, to naprawdę w tym systemie, gdzie rządzi pieniądz, gdzie wzięli się najgorsze elementy Zachodu, będzie nam bardzo ciężko, ponieważ cwaniactwo i układy oni pieniądze mają. Tak powiedziałem, oni mają pieniądze. Ale od nas zależy, czy my zrobimy dobrze dla Polski. Tak jest. Następne pytania proponuję do Adama Kality. A nie, nie, to może po kolei, bo pierwsza tura na razie. No ja nie wiem, czy do Adama Kality. Na początek chciałem wam wszystkim powiedzieć, że przy Władku Tureńskim nie macie żadnych szans. I zastanówcie się, czy w ogóle gdzieś sami. Ja nie mogę na nich głosować. No nie, nie głosować. Wytwórzamy. Ale rozmowa. Natomiast gdybym był ze Skarbiny, to bym myślał oczywiście na ciebie głosował, to jest oczywiste. Z drugiej strony wychowałem się na Grzegórzkach, w związku z tym na Gazpromicza, w związku z tym jesteśmy rodakami. Natomiast do pana Grzegorza, bo z nim jestem na ty, no, na pan, przepraszam, mam pytanie następujące. Czy nie sądzi pan, że pańskie szanse wyborów wzrastają, ponieważ Zabierzów, jak okoliczne gminy krakowskie, jest również sypialnią dla Krakowa, a więc pan jest, ja pana pamiętam ze starych czasów oczywiście, i czy nie jest tak z innymi ludźmi? Oczywiście, że moje szanse wzrastają, bo prowadzę kampanię wyborczą już od 2 miesięcy aktywnie. Byłem jako pierwszy, w cudzysłowie na płotach, byłem jako pierwszy pod strzechą ze słowem pisany, byłem jako pierwszy w telewizorze, byłem jako pierwszy w internecie, więc to rzeczywiście, a tak poważnie, to jest bardziej złożone, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, zresztą w Krakowie to było widać, że zazwyczaj, o ile Małopolska, może nie tak jak Podkarpacie, ale generalnie była określona na prawo, czyli powiedzmy tam od PiSu przez prawicę różnej maści, tak Kraków zazwyczaj wybierał Platformę Obywatelską. I to było widać i do Senatu, mamy senatorów w Małopolsce, większości z PiSu, w Krakowie byli, są z Platformy Obywatelskiej. Kandydaci na prezydentów byli zawsze reprezentowani przez prawą stronę, byli PiSu i bardziej ten. Jednak do tej pory właściwie nigdy nie wygrał kandydat w wyborach bezpośrednich inny niż bezpartyjny kandydat. Odnośnie tych Krakowian, oczywiście to jest pewien dla mnie handicap, że wielu ludzi, tych, którzy w latach 90. i 2000. przeprowadzali się Krakowa do gminy Zabierzu, bo to są Karmiowice, Polachowice, Będkowice, czyli atrakcyjne takie miejsca, no przede wszystkim ze względu na pewną wygodę, przynajmniej tak się wtedy wydawało ludziom, wygodę mieszkania. Z jednej strony blisko Krakowa, czyli blisko miejsc pracy, a z drugiej strony fajnie się tam mieszka. Myślę, że oczywiście wielu z tych ludzi zna mnie, ceni i będzie na mnie głosowało, ale też mam nadzieję, że wielu mieszkańców po prostu będzie chciało postawić na normalność, uzna, że odchwycę hasło, czas na zmiany, że rządy dotychczasowej władzy no, nic czym dobrym tak naprawdę nie zakończyły się, mimo że gmina jest o tyle w dobrej sytuacji, że mają bardzo duży budżet, nawet jak zmarnotrawionych jest za przeproszeniem 15 milionów złotych, to z pozostałych 70 milionów można zrobić wiele rzeczy, aczkolwiek i tak wielu nie zrobiono. Czy masz jeszcze jakiegoś konkurenta? Jest więcej? No, konkurenta nie mam. Mam konkurentki. Czyli poza panią Burta, która ukrywa tą swoją przynależność kiedyś tam partyjną, jest pani z Prawa i Sprawiedliwości, jest pani, która jest po Prawo i Sprawiedliwości. Przeciwko naszym ludziom? A ja jestem przedstawiciele Stowarzyszenia Ziemia Zabierzowska, bezpartyjny oczywiście ziomal. Nie, profesjonalista spoza układu. Ja przerwę układy. Mówię o czystych rękach. Dobra, proszę bardzo. Pierwsza tura, jeszcze ktoś? Nie widzę. To ja bym tutaj... A, to jeszcze Maria.
Panowie, ja chciałem nawiązać do wypowiedzi kolegi Rysia Madzika odnośnie zawłaszczenia naszego majątku narodowego. Otóż rozwiązanie jest proste i sprowadza się do tego, co panowie jako kandydaci na radnych, na burmistrzów macie zamiar zrobić w tym kierunku, aby odpowiednio opodatkować te wielkie korporacje, które w Polsce funkcjonują, nie płacą podatków, korzystają z rynku naszego, z niewolniczej pracy naszych ludzi, no i właściwie są bezkarni. Natomiast większość obciążeń podatkowych dotyka przeciętnych ludzi, biednych i oni właściwie zasilają budżet państwa. Gdyby się sytuacja zmieniła i na wzór Węgier zostały opodatkowane wielkie korporacje, banki, przedsiębiorstwa, które tutaj się panoszą, a właściwie nas eksploatują i gospodarczo, i w sensie ludzi pracy, to by się sytuacja radykalnie zmieniła i jakaś równowaga by wtedy w konkurencji nastąpiła w podejmowaniu działalności gospodarczej, bo tyle wolności, ile własności. Jeżeli nasze społeczeństwo, jeżeli przeciętny człowiek nie będzie miał własności, przyzwoitej pracy, własnego warsztatu pracy albo też jakiejś instytucji, która godnie będzie wynagradzała za pracę, to nie czarujmy się, tu się nic w tym kraju nie zmieni i będzie tak jak przez 25 lat, czyli powstaje grupa oligarchiczna i bezpieczeństwo, które właściwie jest niewolniczo wykorzystywane, a co może się wyjeżdżać za granicę i efekt jest taki, że 2,5 miliona ludzi mamy za granicą, którzy w Polsce nie chcą pracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za pytania. Wraz z odpowiedziami w dużym stopniu, ponieważ ja też mam takie tendencje i tak samo postępuję. Jeżeli ja byłem radnym teraz przez 4 lata przez tą kadencję u siebie w gminie Skalina, to byłem, to jest nie, żeby się był samochwalcem jakimś, ale byłem jedynym radnym, który mówił i głosował przeciwko podwyżkom podatków. Mówił, że jest kryzys, destabilizacja. Mówiłem, żeby markety budować, sklepy wielkie, gabaretowe, poza granicami miast, 50 km, żeby rodziny jakiś tam interes utrzymać, prawda, w mieście. Nikt nie słuchał. Dlatego ludzie powinni patrzeć, co radni robią. Powinni słuchać, bo są sesje nagrywane. Powinni patrzeć, co robią, jak głosował. To są istoty. Bo później będą błędy, zapominają też te lata i wybierają z powrotem tych samych, którzy głosowali przeciwko nim, a wybierają po to, żeby ulepszyć życie. Tak samo, żeby opodatkować właśnie markety, tak jak Maria powiedział, firmy, obcy kapitał, bo oni korzystają, ale banki się sprzedały. Proszę Państwa, co zrobiono? Polak do polskiego, niby w Polsce banku idzie, dostanie kredyt na 30%, prawda? 30%, a idzie Niemiec, Włoch, Anglii, dostaje na 4%. O czym my tu mówimy? To trzeba zrobić, to co Maria mówi, opodatkować to, co Orban zrobił. I są tacy, gdzie my chcemy to zrobić. Tylko żeby ludzie wybierali, patrzyli na to, bo jest przejrzystość. Bo można wejść na strony, które są nagrywane, sesje, które są nagrywane i każdy wie, kto co mówił, jak głosował i co robił. Proszę Państwa, jedyny byłem, który powstrzymywał chciałem zwiększanie podatków. Teraz jedynie przed wyborami, teraz w kabinie, wykonamy to, co przez te lata robimy. Nie podnoszą podatków. Bo teraz są wybory. Jedynie przed wyborami, ale pierwszy w 2010 roku zrobiono co? Podwyższono największe podatki w powiecie krakowskim. Nawet w województwie łowackim. Mówię, powinno się wybrać ludzi odpowiednich, którzy będą służyć wam. Dziękuję. Proszę bardzo. Znaczy nie wiem, ja chcę coś powiedzieć w tej sprawie. Pytanie Mariana jest oczywiście zasadne, tylko nie za bardzo do radnych. Dlatego, że radni mają wpływ tylko na część podatków, głównie na podatki od nieruchomości. I tu oczywiście mają możliwość pewnych widełek, w których mogą się obracać, mogą w tych widełkach być na poziomie stanów, jak to Grzesiu mówił, niskich lub wysokich. No i oczywiście mają wpływ na opłaty, nie wiem, mediów, ścieków, transportu zbiorowego i tak dalej, i tak dalej. Mają też oczywiście wpływ pośredni na to, czy sklep wielko
powierzchniowy będzie Kosu Kiernic, czy będzie gdzieś za granicą Krakowa lub w pobliżu. I oczywiście na to radni mają wpływ. Myślę, że i to o tym Ryszard mówił, myślę, że w tej chwili największy problem to jest kwestia odbudowy. Odbudowy niestety małej przedsiębiorczości, która praktycznie zanikła i miasta nie są zainteresowane lub udają, że są zainteresowane. Pojedziecie do Państwa, nie wiem, do Nowej Huty czy na Podgórze, to zobaczycie, że już tam praktycznie nie ma żadnego małego handlu, o rzemiośle to już dawno zapomnieliśmy. Między innymi dlatego, że czynsze plus podatki spowodowały to, że ci mali przedsiębiorcy nie są w stanie tego wytrzymać. I tu miasto oczywiście i radni mają jakiś na to wpływ. I drugi problem, który dotyczy całej Polski, o czym Marian tylko wspomniał, no to, że młodzi ludzie wyjeżdżają, ale to nie jest problem radnych, to raczej kierunek do Warszawy. Ja tylko się powiem, że jednak w pewnym sensie, bo nie jestem tak, co się dowiadać, tylko jednak w pewnym sensie radni też decydują, ponieważ są tworzone strefy gospodarcze, prawda? Są miasta. I tu jest wpływ właśnie, żeby tworzyć te strefy gospodarcze, ale jak zwalniamy z podatku, prawda, nawet nowych przedsiębiorców, aby tak zrobić, żeby oni zatrudniali tych ludzi, nie zatrudniali przez pośredników, czyli firmy, tak się w Polsce to praktykuje, prawda, że nie bezpośrednio i płaci się ZUS-y elegancko, tylko się jakieś firmy ADT, jakieś inne, nazwy są różne firm, czy tereniki, zatrudnia się przez pośredników do zakładów pracy. To jest właśnie najgorsze. Tej stabilności nie ma. I ta młodzież, nasza kochana Polska niestety wyjeżdża, nie mam nic do nich. Pretensji nie mam. Ale pretensje właśnie do tych ludzi, nawet od dołu zaczynając do góry, że nie robią nic, aby tej młodzieży pomóc. Dziękuję. Adam powiedział o ważnej rzeczy, że tak naprawdę te lokalne społeczności, administracja lokalna, jak i radni, możliwości co do tych spraw, o których mówiłeś, są znikome. Ja ze swojej strony zdeklarowałem, bo to ogłosiłem się publicznie, że to częściowo jakby dotyka tego tematu, o którym mówiłeś, Maria. Zdeklarowałem zwolnienie, przynajmniej na pewien czas, tak zwanych małych, i to dotyczy przede wszystkim tak zwanej lokalnej społeczności, czyli małych firm rodzinnych, handlowych przede wszystkim, które dzisiaj znalazły się w trudnej sytuacji, bo również do Zawierzowa wchodzą już sieciówki. Co prawda weszła tam jedna z tych akurat nielicznych sieciówek dużych, powiedzmy tam sieci, która akurat ta płaci w Polsce podatki. To jest Biedronka, bo tylko dwie te sieci nie już Biedronka. Przestała płacić w Polsce Biedronka. Chyba jeszcze płaci, znaczy w ogóle nie płaci, bo mam problem. Bo mam problem z dochodami, więc dlatego, ale jeszcze coś tam. No ale mówię, i tak człowiek zabija, zażyna po prostu tę małą przedsiębiorczość, więc ja zdeklarowałem, że jeżeli będę wójtem, to wprowadzę tego typu ulgi oraz preferencje dla tych firm, bo są tam również na terenie gminy duże przedsiębiorstwa, nie mówię już lotnisko, ale parę dużych firm. W sytuacji, gdy będą rzeczywiście preferowały zatrudnienie mieszkańców, poczynając od stażu, kończąc na zatrudnieniu, to również będą mogły liczyć, no co prawda mówię, są to ograniczone instrumenty, możliwości dla samorządu, bo to dotyczy tego, co powiedział Adam, przede wszystkim podatku od nieruchomości. Więc no niestety albo stety te możliwości dla samorządów są stosunkowo małe, jeżeli mówimy o walce z obcym kapitałem czy z dużymi firmami. Ja mam takie pytanie, mianowicie do pana Kality, Adama. Moje nazwisko Henryk Płocik, nie przedstawiłem się. To jest to samo pytanie, co do pana Majdzika w sprawie elektrociepłowni w Łęgu. Czy jeżeli pan zostanie radnym ponownie, czy będzie pan popierał ideę, żeby odkupić od Francuzów tą elektrociepłownię od rządu francuskiego? Możemy zrobić na przykład referendum w Krakowie w sprawie elektrociepłowni, bo warto nad tym się zastanowić. Dziękuję bardzo. To znaczy, żeby była jasność, ja nigdy nie byłem za tym, żeby sprzedawać polskie przedsiębiorstwa w obce ręce. Natomiast pierwsze pytanie jest za ile i czy to się w ogóle miastu opłaca. Myślę, że to jest
będzie opłacało, to na dzień dzisiejszy panu nie odpowiem. Ja wiem, że pan propaguje taką ideę, ale bez żadnych wyliczeń, ani bez żadnych danych. Więc na dzień dzisiejszy to jest moim zdaniem rozmowa o niczym. Natomiast w ogóle problem Łęgu jest problemem poważnym z innego powodu, a mianowicie powinno nam wszystkim zależeć, żeby Kraków był miastem z czystym powietrzem i to jest szansa dla Krakowa, żeby MPET siecią swoich linii przesyłowych objął jak największą część Krakowa. A jak mówię, pytanie jest o opłacalność takiego przedsięwzięcia jak wykup akurat tego przedsiębiorstwa. Ryszard o tym mówił zresztą, że nie jest to takie proste, a trudno w wolnym kraju jednak nie zachowywać estymy do prywatnej własności, bez względu na to, czy to jest francuska, amerykańska, czy polska. Ja chciałem uzupełnić tą moją wypowiedź, bo tutaj widzę, że Adaś jakby odpowiedział, że po prostu to radni mają mniejsze kompetencje co do tych spraw, o których ja mówiłem, kwestii właśnie opodatkowania przedsiębiorstw. Oczywiście, ja sobie doskonale z tego zdaję sprawę i nie można mnie posądzać o to, że ja na ten temat nie mam wiedzy. I nie bez podstawy zadałem to pytanie dla was, bo wiadomo, że w pierwszej kolejności powinno się to pytanie zadać posłom, ale ich tu nie ma. Natomiast radni też mogą bardzo dużo zrobić, bo macie pewien szacunek wśród publiczności, jesteście zorganizowani i jako radni i jako przedstawiciele samorządu w każdej chwili możecie zorganizować jakąś grupę, czy w postaci stowarzyszenia, czy lobby nacisku do posłów z tymi właśnie postulatami. Jako obywatele, ale jako reprezentanci społeczności lokalnej, samorządowej. I mnie o to chodziło i w tym kierunku moje pytanie zmierzało, że co poza tym, jakie macie na tym poziomie kompetencje, panowie, chcecie zrobić, żeby te sprawy, które są tak istotne dla całego kraju i one mogą rozwiązać systemowo problem, który nas wszystkich dotyka, żeby właśnie zadziałać, aby te sprawy zacząć rozwiązywać, bo przecież my nie możemy się zasłaniać tylko przepisami prawnymi i pewnymi ograniczeniami, które są w tej chwili i są tam gdzieś lobowane i przez Sejm uchwalane. Bo po prostu do niczego nie dojdziemy. Nigdy sprawy polskie nie rozwiązamy. Nie rozwiążemy. I te problemy, o których ja tutaj powiedziałem tylko tak ogólnikowo, to będą narastały. Natomiast my też wybieramy panów po to, że właśnie cieszycie się pewnym autorytetem, że jako przedstawiciele darzący, mający pewien szacunek tutaj lokalnej społeczności podejmiecie coś więcej niż tylko te uprawnienia, które macie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. I właśnie jeżeli byście doszli do porozumienia, to bardzo dużo możecie zrobić. Bo wracając jeszcze do posłów, proszę państwa, mówi się o pensjach i tak dalej posłów, ale jak już mówię o posłach, to przecież tam nie rządzą posłowie, tylko liderzy. I tutaj kwestia takiej czy innej kwestii nie ma znaczenia, bo lider każe i oni głosują. Więc po prostu trzeba by po prostu też rozwiązać systemowo kwestię w postaci zmiany ustawy o ordynacji wyborczej, żeby ją sprowadzić do jednomandatowej okręgu wyborczych, bo wtedy właśnie przedstawiciel czy w Sejmie, czy w samorządzie odpowiada przed wyborcami, a nie przed liderem partii. I to radykalnie zmieniło sytuację we Włoszech. Jak pamiętacie, był czas, kiedy zmieniały się rządy co chwila i był totalny bałagan, a kiedy wprowadzono jednomandatowe okręgi wyborcze, natychmiast sytuacja się unormowała. I sądzę, że w Polsce też w tym kierunku trzeba iść i to się zmieni. Ale musimy się organizować tak, żeście powiedzieli, na szczeblu właśnie lokalnym, samorządowym, stowarzyszeniu. Dziękuję. Znaczy, pan zwrócił się do mnie, no więc odpowiem. Jeżeli chodzi o, nie będę rozpoczynał dyskusji o jednomandatowych okręgach wyborczych, bo ta dyskusja trwa w Polsce już od paru lat i oczywiście są i za i przeciw i jeszcze trochę potrwa. No są już jakieś początki tych jednomandatowych okręgów wyborczych. To po pierwsze. Po drugie,
jako członek Klubu Prawa i Sprawiedliwości przez 3 lata, bo radnym jestem 3 lata, nie mam żadnych tu wyrzutów sumienia, bo nigdy Klub Prawa i Sprawiedliwości nie zagłosował przez ten okres czasu za żadną podwyżką. I to dotyczyło nie wiem, wywozu śmieci, podwyżek wody, biletów tramwajowych i tak dalej, i tak dalej. Ale żyjemy w kraju, w którym demokracja króluje. W związku z tym Klub Platformy Obywatelskiej, który ma bezwzględną większość w Radzie Miasta, robi przynajmniej do tej pory co chce. W związku z tym apeluję tylko o to, o czym powiedział Ryszard. Patrzcie się Państwo, kogo wybieracie i patrzcie się i słuchajcie, jak niektórzy głosowali w poprzedniej kadencji. Rzeczywiście wpływ radni na sprawy podatkowe nie mają żadnych, poza tym nieszczęsnym podatkiem od nieruchomości, chociaż skłamałem. No, ale to skłamałem, bo pośrednio ma też wpływ na CIT i PIT, dlatego że czym więcej ludzi będzie płaciło podatki w Krakowie, tym oczywiście ten budżet będzie większy. To jest jedna strona medalu, ale druga to też jest patrzenie się na palce i ręce urzędników, na co te pieniądze wydają. Tu też jakby wyrzutów sumienia nie mam, bo byłem jedynym radnym, który głosował przeciwko zimowym igrzyskom olimpijskim. 42 głosowało za. Ale nie o tym chciałem mówić, bo to historia. W związku z tym no, trzeba się niestety patrzeć, jak głosują radni, jak głosują posłowie w tych kluczowych, finansowych kwestiach, tak w mieście, jak i w Sejmie. Dziękuję. Ja tylko, dopowiem, że po to dajemy swoje kandydatury. A my jako niezależni, że chcemy zrealizować to, czego nie mogliśmy właśnie przy tych koalicjach, które istniały do tej pory i przy tych układach, które istniały. Chcemy je zmienić, ale to zależy od wyborców. Tu przychyla się do głosów płynących zewsząd, żeby już kończyć. Chociaż zaledwie, proszę? A mecze, chociaż zaledwie usnęliśmy tematu. Dwa słowa na koniec. Mianowicie tak zastanawiam się, coraz większe mam wątpliwości, czy demokracja jest aby najlepszym z ustrojów, jak powiedział wielki polityk, a potem wierzyliśmy w to. Wierzyliśmy to w socjalizmie. Wydawało się, że wystarczy znieść komunizm i Polacy staną się aniołami, który właśnie tłamszonymi dotychczas. Niestety tak się nie stało. Nie wiem czemu. Przyczyn jest wiele. Każdy ma swoją teorię. Natomiast demokracji nauczył mnie pewien, no, może nie tyle nauczył, co jakby uświadomił mi, czym ona jest, pewien Ukrainiec, kiedy na etapie tutaj walki o wolność Julii Tymoszenko, no interesowaliśmy się Ukrainą, oni byli po wyborach, zaraz przyjechał tutaj człowiek, no i pytam się go, no co my możemy jakby wam, co lansować, co tego... z naszych rozwiązań. On też nie bardzo wiedział, bo był świeży, co jest w Polsce. No to co tam jest u was tak najbardziej złego? I on mówi, no okropne rzeczy robią, okropne rzeczy robią. No wybrali tych posłów i oni za 2 miesiące są w innej partii. To jest coś strasznego. No jak to może tak być? Więc wtedy zamilkłem, no bo nasze wzory są... Tak, nasze wzory, no na szczęście on ich nie znał. Ale teraz, kończąc już naprawdę, patrzę na Ryszarda Majdzika z miłością. Człowiek wdzięczny, dynamiczny, żywy, tylko właśnie, czy naród to kupi? Śmiem wątpić. Niestety demokracja ma to do siebie, że właśnie pewnych rzeczy nie kupuje, dobrych, a złe owszem. I niemniej jednak radzę naśladować Ryszarda Majdzika, który najpierw nie chodził do wyborów,
potem poszedł do wyborów i się wybrał na radnego. Więc może to jest odpowiednia droga. I tym optymistycznym akcentem kończę spotkanie krakowskiego klubu wtorkowego. Zapraszamy za tydzień, nie wiem co będzie.